1908, 1908, na wszelki wypadek testowo, data założenia Łódzkiego Klubu Sportowego. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór widzom. Dzisiaj dobry wieczór, bo wszyscy na galowo, więc dostosowałem swój ton, ale tym, którzy znają mnie z innych aktywności medialnych, powiem też siemanko, po prostu, bo tak zazwyczaj się witam. Dzisiaj wyjątkowy live YouTube'owy, dlatego że będziemy podsumowywać półrocze w wykonaniu Łódzkiego Klubu Sportowego, odpowiadając jednocześnie na pytania z czatu, odpowiadając na pytania widzów i postaraliśmy się, żeby te odpowiedzi były jak najbardziej klarowne. To będzie z nami właściciel Tomasz Salski. Dzień dobry. I będzie z nami Adam Marciniak, Zambrotta Łodzi. Tak będzie podpisany. Witam serdecznie. I sytuacja wygląda tak, że zacząłbym od pytania najtrudniejszego, bo mamy ze sobą tutaj ludzi, którzy z reprezentacją Polski mają dużo wspólnego. Dwukrotny reprezentant Polski, kibic reprezentacji Polski, który był w Katarze na historycznym meczu z Argentyną. Panowie, jak wrażenia po mundialu? Czy jesteście zadowoleni? To wydaje mi się, że jest pytanie na rozluźnienie, które musimy bardzo mocno... Ja pierwszy? Bardzo mocno wyjaśnić na wstępie. Ja byłem w Katarze. Więcej. No, myślę, że bardzo fajne, ciekawe mistrzostwa. Tylko też takie pełne dwuznaczności, bo z jednej strony wyszliśmy z grupy, czyli udało się nam coś, co przez ostatnie 30 kilka lat mieliśmy problem. No ale jest też druga strona medalu, że chyba my wszyscy kibice nie do końca byliśmy z tego stylu reprezentacji zadowoleni, więc każdy ten wynik może interpretować na swój sposób. A co do tych rozstrzygnięć już na górze, to na pewno świetna sprawa, że czarny koń taki się pojawił w postaci Maroka, bo myślę, że każdy kibic lubi takie historie nieoczywiste. No i chyba fantastyczne zwieńczenie kariery Messiego i ten tytuł chyba za całokształt mu się należał. Mhm. Liczyłem na to, że Adam powiesz bardziej, jak się zmieniała reprezentacja w stosunku do tego, kiedy ty w niej grałeś, bo masz na pewno dużo do opowiadania, ale nie będę ci ciągnął za język. Powiedz, czy wy też mieliście takie problemy jak podział premii na przykład, kiedy byłeś w reprezentacji Polski? Ja byłem przelotem na dwóch zgrupowaniach i zdążyłem dwie kawy wypić i do premii nie doszedłem. Także za moich czasów takich problemów nie było. Szefie, czy Katar ładny? Nie, jeśli chodzi o, żeby polecać na jakiś wyjazd turystyczny, to daleki jestem od tego, żeby brać na siebie taką odpowiedzialność. Mistrzostwa ciekawe chyba ze względu na zaskakujące wyniki. Na pewno było bardziej tolerancyjnie niż to, co się słyszało przed samymi mistrzostwami w komentarzach. To dla nas jako kibiców to był naprawdę przyjazny kraj. Z małymi wyjątkami, bo niektóre rzeczy, które no kibic, który się szanuje, których potrzebuje, no to było trochę trudniej. Natomiast, tak jak powiedziałem, zaskakujące wyniki co do reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że inaczej patrzylibyśmy, gdyby kolejność meczów była inna, gdybyśmy pierwszy przegrali z Argentyną, drugi zremisowali z Meksykiem, a trzeci wygrali z Arabią, to nikt by nie patrzył na styl, tylko każdy by mówił o sukcesie, jakim bez wątpienia było wyjście z grupy. Natomiast co do reszty, no to wydaje mi się, że już spadło tyle komentarzy przeróżnych, że nie ma sensu, żeby jeszcze to dalej przedstawiać. W porządku. Zacząłem od tematów reprezentacyjnych po to, żebyśmy, tak przeczuwałem, że sprzętowo mogą być jakieś początkowo niedoróbki. Z tego, co czat tutaj zgłasza bardzo mocno, chcielibyśmy być trochę głośniej. Mam nadzieję, że kiedy będziemy trochę głośniej, to będziemy mogli przejść już w pełni do tematów ŁKS-iackich, bo wiadomo, że po to dzisiaj się zebraliśmy. Ten temat, który się pojawiał najczęściej, bo przypomnę jeszcze widzom, że formuła będzie taka, że będziemy zadawać pytania z czatu, te, które się będą pojawiać na czacie. Natomiast będą one też przeplatane tymi pytaniami, które się pojawiły na Facebooku oraz na Twitterze, bo tam dość długo zbieraliśmy pytania. Wiele spośród nich się powtarzało i myślę, że to było pytanie, które było wymieniane najczęściej, czyli w jakiej sytuacji finansowej, organizacyjnej znajduje się Łódzki Klub Sportowy w przededniu Wigilii 2022 roku i czy to jest mniej więcej to miejsce,
które szef przede wszystkim zakładał sobie, kiedy rozmawialiśmy tutaj w czerwcu, no, zdradzając sporo planów, jeśli chodzi o ten plan naprawczy, który tutaj od paru miesięcy mocno wdrażamy. Jak się to zmieniło? Czy coś jest takiego, co się nie udało, a bardzo liczyliśmy, że się uda? No i czy coś takiego się udało, na co bardzo liczyliśmy? To będzie bardzo długie, rozbudowane pytanie, ale myślę, że szef sobie z nim poradzi. Przede wszystkim chyba największa jest ta zmiana, o której informowaliśmy w poniedziałek. No bez wątpienia tak. To jest, na pewno ta sytuacja jest lepsza i mam nadzieję, że kierunek jest taki, że będzie coraz lepsza. Nie przedstawiliśmy jeszcze dokładnie tego inwestora, który podpisał ze mną pierwsze umowy i podpisał ze spółką pierwsze umowy, czyli ze mną jako akcjonariuszem, ale również ze spółką, która była stroną tej trójstronnej umowy. Wygląda to tak, że pierwszym jego warunkiem byłoby skład akcjonariuszy w tej pierwszej fazie pozostał. Drugim warunkiem jest to, żebym ja pozostał na pokładzie jako akcjonariusz. I jego potencjalna inwestycja w klub to jest inwestycja na zasadzie zwiększania kapitału ŁKS-u, a nie skupowania akcji od poszczególnych akcjonariuszy. Czyli po prostu, żeby powiększać budżet poprzez objęcie nowych akcji. Ma to wyglądać w ten sposób, że mamy dochodzić do tego stopniowo. Mam nadzieję, że ten kierunek, który obraliśmy, on będzie zwieńczony w czerwcu przyszłego roku, że wtedy ten akcjonariat się wykrystalizuje również z tą kwestią podziału akcji. Jeśli wypełnimy te założenia, które są w term sheet, to pan, mogę dzisiaj powiedzieć, Filip Płatek będzie większościowym akcjonariuszem ŁKS-u. Mhm. To jest ta... Co ważne, Filip, bo czytałem w wielu przypadkach, że chodzi o pana Roberta, a tu chodzi o pana Filipa. To jest prawda i mogę to potwierdzić. Tutaj też moim mikrofonem, jeśli mój jest mocniejszy. To jest informacja na pewno nowa dla wielu kibiców, ale faktycznie jako klub możemy już to w tym momencie potwierdzić. I w związku z tym drugie pytanie, które bardzo często się pojawiało, czy to zaangażowanie już się rozpoczęło pana Filipa Płatka w Łódzki Klub Sportowy? Czyli innymi słowy, czy to są już rzeczy, które faktycznie poprawiły chociażby sytuację w drużynie, czy ogólnie w klubie, czy to są na razie cały czas negocjacje i jest to faza bardzo wstępna? No, pierwsza faza już nastąpiła. Tak, nie róbmy sobie żartów z poważnych rzeczy. Tak, jest pierwsze zaangażowanie, ono jeszcze będzie dopełniane w tym miesiącu. Ta sytuacja jest dynamiczna, sądzę, że następne transze to są po prostu kolejne miesiące. Również jest to równoznaczne z tym, że ja po swojej stronie zobowiązałem się do określonych też ruchów finansowych i w ten sposób będziemy do czerwca budować budżet ŁKS-u. Mm-hmm. Pytanie jest od razu do prezesa, od Marcina Zawisza. Czy dział marketingu może liczyć na zakup profesjonalnego sprzętu do audio recordingu i streamingu? Liczę, że to ten... To pytanie do prezesa, nie do mnie. To... Tak, to prawda, to swoją drogą. Mam nadzieję, że już jest troszkę lepiej. Z tego co widzę, czat daje sygnał, że jest już troszeczkę głośniej, więc mam nadzieję, że będzie te najważniejsze rzeczy bardzo, bardzo dobrze słychać. Więc pytanie niejako powiązane z tym poprzednim. Czy wobec tego możemy już powiedzieć, że Łódzki Klub Sportowy jest na tyle stabilny, że wszelkie problemy, o których się pisało, między innymi ewentualne zainteresowanie ze strony komisji licencyjnej, są już za nami? Powiem tak, no jeśli mówimy o komisji licencyjnej, to nie widzimy żadnych zagrożeń, natomiast będę w pełni mógł odpowiedzieć na to, a jeśli w czerwcu to, co mamy założone w dokumentach, się wypełni. Mam nadzieję, że tak, że tak to będzie wyglądało i nie po to kilka miesięcy negocjowaliśmy i
w ogóle prowadziliśmy te rozmowy, wcale niełatwe, żeby to się dzisiaj nie wypełniło. Natomiast to nie jest tak, że ja przyjaźnię się z nowym inwestorem, że go znam od dziesiątek lat i chcę brać pełną odpowiedzialność. Mam nadzieję, że po prostu to, co zawarliśmy, wypełnimy i jeśli to się stanie, to na pewno można patrzeć na przyszłość UKS-u naprawdę w dobrych barwach. Dobrze, to pojawiło się pytanie do Adama Marciniaka. Adaś, jak porównasz maj do grudnia? To jest pytanie o całokształt tak naprawdę, jeśli chodzi o Łódzki Klub Sportowy, no bo ten maj był chyba takim najbardziej gorzkim momentem, jeśli chodzi o ubiegły rok, znaczy o ten trwający wciąż rok, ale jesteśmy na jego finiszu, no bo otwarcie stadionu, które z jednej strony było wielkim przeżyciem dla każdego z nas, tak jak siedzimy tutaj w tym pomieszczeniu, a z drugiej strony seria meczów bez gola nawet na nowym obiekcie było dosyć bolesne. No i w grudniu na pewno jesteśmy w innych nastrojach, chyba na każdym poziomie, jeśli chodzi o klub. A nie, dlaczego tak się spojrzałeś na Myślę, że tak, no, że to nieba a ziemia, że tutaj nawet nie ma co porównywać. No, ten nasz wynik sportowy w zeszłym sezonie był bardzo słaby i myślę, że w maju, jadąc na urlopy, wielu z nas sobie zadawało pytanie, czy się nadajemy do tego. Myślę, że nie tylko my zawodnicy, ale również członkowie sztabu, którzy też oddali jakby dużo zdrowia, serca, zaangażowania. Bo to też nie było tak, że my się inaczej staraliśmy niż teraz, czy że się nie staraliśmy, wręcz przeciwnie, bo każdy doskonale wiedział, jaki to jest moment w historii klubu, otwarcie stadionu, pierwszy mecz, później za chwilę derby, wciąż walka o te baraże i jakby no, zawiedliśmy wtedy na całej linii, więc my na te urlopy wtedy jechaliśmy trochę jak na pogrzeb. A tutaj po kolejnym pół roku no, nastroje są takie, że naprawdę trzeba je tonować, bo się fajnie napędziliśmy wynikami i jak się kończyła runda, to za bardzo nikt nie chciał na te urlopy jechać, tylko każdy chętnie by zagrał kolejny mecz, a myślę, że po tym 5-1 w Katowicach to bardzo chętnie już następnego dnia każdy z nas zagrałby kolejny mecz, więc uważam, że jeśli chodzi o tą sferę sportową, bo jakby o tym mogę się wypowiadać, no to mimo, że to w większości jest, to są ci sami ludzie, to jednak drużyna jest zupełnie inna. I mam nadzieję, że jeśli będzie taka okazja do takiego spotkania w maju, to będziemy w podobnych tonach jak teraz rozmawiać, bo chociaż wszyscy wiemy, że to jest cały czas dużo pracy, że tak naprawdę jeszcze jesteśmy dopiero w połowie drogi i różne rzeczy mogą się dziać, bo to jest sport, ale na pewno ścieżka, po której idziemy, jest prowadzi w dobrym kierunku. Mhm. Myślałem, że Adam powie, że za mało grałeś w maju w stosunku do kolejnej rundy. Mogło też mieć jakiś ruch. Myślę, że to jest warte do zanalizowania. Kluczowy. Ja wiem, kogo w klubie w maju nie było, a kto jest teraz, więc już Dawidowi Kortowi wielokrotnie pisałem. Architekt sukcesu to jest to, co chciałbym mieć podpisywane na wszystkich belkach, jak będą moje programy. Natomiast sytuacja wygląda tak. Olo KZN pyta, czy w pozyskaniu inwestora był zamieszany pan Marcin Gortat? Nie, w ogóle. Mam nadzieję, że dojdzie do spotkania Marcina z inwestorem, natomiast nie było. To nie był kontakt Marcina. Domyślam się, że pewnie więcej szczegółów będzie trudno w tym momencie ujawnić, ale kiedy rozpoczęły się rozmowy o zaangażowaniu nowego inwestora w Łódzki Klub Sportowy? Wydaje mi się, to był wrzesień, październik. Jeśli mówimy o tym konkretnym, natomiast tych rozmów, podpisanych dokumentów przez ostatnie 12-14 miesięcy było naprawdę kilka i były przeróżne. Wydawało mi się, że w niektórych momentach się zbliżamy. Za każdym razem one wyglądały podobnie, jeśli chodzi o kwestię zaangażowania się kogoś w klub. My oczywiście też analizowaliśmy, na ile to są poważne oferty, na ile to są poważni inwestorzy. Też mieliśmy do czynienia z takimi, którzy wydawało nam się, że mają trochę inny pomysł niż ten, który my mamy, czyli
no po prostu nie chcieli zagwarantować w żaden sposób wpłat środków, a z drugiej strony chcieli przejąć władzę, biorąc pod uwagę, że zbliżało się okienko transferowe, to ja widziałem to w czarnych kolorach, to ich zaangażowanie i to jest tak, że no, ciężko mi było się pogodzić, że to parę lat pracy mogłoby iść praktycznie w niwecz. To dobrze, że szef o tym wspomniał, bo pytanie kolejne brzmi tak, że w zeszłym sezonie w rozmowie z kibicami była wspominana jako taki potencjalny partner do inwestowania w klub polska firma i że ona jest najbardziej zdeterminowana, ona jest najbliżej. Czy ten pomysł upadł, czy po prostu te rozmowy toczą się równolegle i jak to wyglądało i jak to się zmieniało, jeśli chodzi o tę przestrzeń ostatnich powiedzmy 12 miesięcy, bo mniej więcej od tego czasu rozmawialiśmy coraz głośniej o tym, że inwestor się pojawi. To było tak, że w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać tutaj z tym inwestorem, z Filipem, to ja zawiesiłem wszystkie rozmowy, bo uważałem, że to by było po prostu nie fair i ciągnąć, jeśli nie mamy konkretnego feedbacku z drugiej strony, tylko cały czas się po prostu wszystko przeciąga, oczywiście informując drugą stronę. Natomiast to nie był inwestor, który dawał do końca gwarancję w tak duże zaangażowanie i on o tym mówił, że nie jest przygotowany, aby aż tak dalece inwestować w piłkę na tyle, na ile ja sobie wyobrażałem. I stąd były moje obawy, żeby te rozmowy dalej prowadzić i żeby no, niejako brnąć w te negocjacje, skoro z drugiej strony miałem informację, że aż takie zaangażowanie, no aż takiego zaangażowania nie przewidywał. Nie był to też inwestor, który miał jakieś wielkie doświadczenie w piłce, czy to w polskiej, czy zagranicznej, dlatego też trudno było prowadzić rozmowę. Mhm. Jest tutaj też doprecyzowanie ostatniego pytania. Bartosz Denys, pan prezes, pan szef wspomina, że konkretne rozmowy i uzgodnienia będą w czerwcu 2023. Czy wobec tego wejście inwestora jest uzależnione od wyniku sportowego? Nie, to być może zostałem źle zrozumiany. Po prostu term sheet wygląda, czyli ta nasza umowa wygląda w ten sposób, że są po prostu kolejne etapy i zwieńczeniem tego jest czerwcowe walne, gdzie jest objęcie nowych emisji nowych akcji, no już wtedy dość konkretnym kapitale i to jest zwieńczenie całości umowy. Mhm. No to jest chyba dobry moment, żeby zadać to pytanie Adamowi, bo kibice kilkukrotnie o tym wspominali w swoich komentarzach. Czy piłkarze, którzy są w ŁKS-ie, panowie piłkarze wręcz, mają świadomość, o co grają w tej rundzie, czy na razie tylko misja Tychy i misja Tychy? No oczywiście, że mamy świadomość, co robimy w tym klubie i po co tu jesteśmy. Wiadomo, że na bieżąco żyjemy od meczu do meczu. Trener też nas zawsze ściąga na ziemię i nie pozwala za bardzo wybiegać w przód. Więc w takiej codziennej pracy jakby żyjemy każdym kolejnym treningiem i meczem. Natomiast doskonale sobie zdajemy sprawę, jak byliśmy blisko 2 lata temu, jak wyglądał zeszły sezon. No i o co się gra toczy teraz, więc każdy z nas dokładnie wie, czy to jest 20-letni zawodnik, czy 35-letni. Każdemu takiemu zawodnikowi dobry wynik sportowy tylko może pomóc. Czy takiemu, który będzie kończył, żeby skończyć z podniesioną głową i żegnanym być szacunkiem, czy młodemu chłopakowi, który marzy o wielkiej karierze. Ty coś sugerujesz? No właśnie tak jak mówisz, że skończyć z szacunkiem, to nie wiem, czy to nie jest takie CV tutaj do działu marketingu, żeby coś szykować. Ja bardziej się pozycjonuję jako ten młody. Więc myślę, że tak, że każdy sobie doskonale zdaje sprawę. Ja myślę, że też może świadczyć o tym to, że kiedy były te gorsze momenty, także finansowe, wiadomo, kilku chłopaków nas opuściło, ale też duża większość jakby doskonale sobie zdawała sprawę, że jest na tym samym pokładzie, że problemy klubu to są tak samo problemy nasze, to jedno wynika z drugiego. I tutaj tak naprawdę też wielu chłopaków jakby, i to nie tylko z Łodzi czy z regionu,
tylko bo to jakby zawsze o tym mówię, że nie pochodzenie, a charakter. To nie ma znaczenia, czy ktoś jest z Wrocławia, czy tak dalej. Jak ma charakter, to ma charakter. I wielu chłopaków przez ten trudny okres bardzo w porządku w stosunku do klubu przeszło. Myślę, że tu prezes może to potwierdzić. To wielokrotnie potwierdzałem, że jest grupa ludzi bardzo takich odpowiedzialnych. To nie ulega dyskusji. Więc wracając do tego pytania, to jak najbardziej myślę, że wszyscy wiedzą, w jakim klubie są, po co tu są i może nie wybiegamy w przyszłość tak daleko, żeby rozmawiać już dzisiaj, że od naszego kopnięcia piłki zależy przyszłość klubu i się tym napędzać, ale gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy to mamy, że tak naprawdę ten wynik sportowy zawsze powoduje to, co by prezesi w gabinetach nie robili. No to kiedy wynik sportowy i zwycięzca są, to zawsze w klubie będzie po prostu lepiej. No, może tak być też, jeśli jest kumaty doradca zarządu na przykład w klubie, to wtedy jest to może rekompensować bardzo dużo. Natomiast tutaj kontynuując ten temat, jest pytanie dotyczące właśnie tego dalszego ciągu. I to jest pytanie konkretnie do ciebie. Czy masz już plany, co po tym sezonie w różnych, że tak to określę, epilogach tego sezonu? Czyli co w przypadku, jeśli na przykład byśmy zostali w tej lidze, w której jesteśmy, a co w przypadku, gdyby liga się łódzkiemu klubowi sportowemu zmieniła? Jakby to powiedzieć, piłka nauczyła mnie tego, że ciężko jest też planować dokładnie, co będzie dalej. Mam kilka scenariuszów takich, kiedy nie będę w ogóle grał w piłkę, kiedy będę grał i tak dalej. No myślę, że też wiele zależy ode mnie. Jeśli na wiosnę bym był zawodnikiem, który gra dużo i trener może na mnie liczyć, to myślę, że wtedy jest szansa, że w klubie zostanę. Jeśli byłbym zawodnikiem, nie wiem, numer 23, 4 i na boisku się nie pojawiał, no to też jest naturalną koleją rzeczy, że przybijemy sobie piątkę, podziękujemy sobie i tyle, więc wszystko na pewno zależy od jakby w największym stopniu od mojej formy sportowej, jeśli chodzi o pozostanie w ŁKS-ie, a ewentualne kroki, czy to będzie koniec, czy to będzie gra gdzieś tutaj w okolicy, czy jeszcze bym chciał gdzieś wyjechać, no to podejrzewam, że takie rzeczy, znaczy wiem to z doświadczenia, że takie rzeczy często gdzieś się będą rodzić na bieżąco, bo równie dobrze może być sytuacja, kiedy spotkamy się w maju i będę jednym z ojców sukcesu, a może być sytuacja, kiedy w maju boisko będę widział tylko jak przyjdę na mecz, więc wszystko zależy w głównej mierze od formy sportowej. Czyli dołączyłbyś do grona ojców sukcesu do mnie już, w tym gronie, gdzie są ci architekci wszyscy. Dostawiaj biurko. Ładnie powiedziałeś, że dużo zależy od ciebie. Spodziewałem się, że powiesz, że dużo zależy od szefa i tego, co on dalej planuje. No tak, ale żeby szef podjął taką, a nie inną decyzję, no to musi albo zobaczyć zawodnika grającego, albo zawodnika, który siedzi na trybunach oprócz niego, no i wtedy, obok niego, no i wtedy jakby decyzja jest w jedną albo w drugą stronę. To mam tutaj pytanie z czatu, które Cię ucieszy, bo pytania były już przed tym, jak rozpoczęliśmy program i wtedy przewijały się dwa nazwiska Trąbka-Dankowski. Teraz jest pytanie od Radosława Jurkowskiego. Jak wyglądają sprawy przedłużeń kontraktów? Czy są prowadzone negocjacje? I pojawiają się trzy nazwiska. Trąbka-Dankowski, czy na przykład obecny Adam Marciniak? To jest zapewne pytanie do szefa bardziej. I słuchamy teraz. To jest pytanie po pierwsze do dyrektora sportowego. To jest podstawowa rzecz. Wydaje mi się, że to znaczy, po pierwsze te rozmowy i Adam też potwierdzi, Janek zaczął. Cieszę się, że zaczął po uzgodnieniu z trenerem Moskalem, bo to jest dla mnie bardzo ważne po różnych doświadczeniach wcześniejszych. I czekał oczywiście na zielone światło. No i mam nadzieję, że doprowadzimy je do dobrych porozumień. Wydaje mi się, że ważne jest to również, co Adam powiedział, gdzie będziemy w maju. To jest klucz i to też jest pewna trudność pracy dyrektora sportowego, również Krzysztofa, że w ŁKS-ie co okienko od kilku lat, czyli dokładnie od momentu, kiedy ja jestem, no co okienko nie wiemy, w której lidze gramy. To jest duży problem dla dyrektora sportowego. Janek też tego doświadcza, że te rozmowy trzeba prowadzić warunkowo. Dobrze.
to przechodzimy do mocnych strzałów, bo padło już to, że niektórzy zawodnicy nas opuścili w ubiegłej rundzie. Jak wygląda w tej chwili nasza jakby kwestia rozliczeń z Ricardinho, Rygardem, Dominguezem i pozostałymi zawodnikami, którzy pojawiają się? Nie pamiętam, jak to się tylko, chyba F09 jest coś takiego, jeśli chodzi o te wymagania licencyjne i to musimy wypełnić. Mamy czas do końca roku i to zostanie wypełnione. Natomiast jak podałeś te pierwsze nazwiska, to niestety Rygard jest i Ricardinho nadal rozpatrywane są ich odwołania, bo my się przychylamy do tego, co zostało w tym pierwszej instancji zasądzone i czekamy na rozstrzygnięcia i jesteśmy na to przygotowani, żeby to zobowiązania spłacić. Antonio Dominguez w takim wypadku? On jest w tej licencyjnej, w tych zobowiązaniach, o ile dobrze pamiętam. Dobrze, to tu jest jeszcze pytanie. Czy uregulowaliśmy nasze zaległości? W jakim procencie ewentualnie? Myślę, że da się to mniej więcej jakoś oszacować, jeśli chodzi o procentowe. Ale wobec kogo? Bo to jest jakby... Myślę, że ogółem to jest pytanie dotyczące tego, jak wiele jeszcze potrzeba, żeby ŁKS był w pełni stabilny na zero ze wszystkimi. Sądzę, że wszystko będzie wyrównane, no to z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć do końca lutego, tak wszystko łącznie z zabudżetowaniem do końca sezonu. Dobrze, to jak jesteśmy już przy pytaniach trudnych, to jest tutaj pytanie... Wszystkie są trudne tutaj, na razie od Adama są łatwe, gdzie może pływać, typu wydaje mi się, że ładne... forma, nie forma, tu będę grał, nie będę grał. Ładne było pytanie, jak się zmieniła reprezentacja Polski od czasów Adama Maciniaka. To było jedno z trudniejszych. Tak. Pytanie dotyczące szefa osobiście. Czy wyrok opisywany przez Gazetę Wyborczą dotyczy klubu? Nie, to jest moja prywatna sprawa. To jakby korzystając z okazji może się odniosę, bo po pierwsze to jest stara sprawa, bo sprzed półtora roku to jest tylko i wyłącznie moja prywatna sprawa i ona jakby nie rzutowana. Te decyzje dotyczące tutaj mojego zaangażowania w ŁKS w żadnym stopniu. Ja nie mogę jej dalej komentować, proszę mi to wybaczyć, ale ona jeszcze nie jest... zakończona, jakby nie wyczerpana jest cała ścieżka prawna po mojej stronie i prośba mojego pełnomocnika, aby więcej tego nie komentować. Dobrze, to tylko... Ale mogę powiedzieć, że to w ogóle nie dotyczy sportu. To tutaj jeszcze tylko... ŁKS-u przede wszystkim. Wyłudzę komentarz, czy rezygnacja ze stanowiska w PZP nie była związana z tym, czy raczej z innymi jakimiś kwestiami? Nie, no to przedstawiałem, jak to wygląda w bardzo konkretny sposób i to, co robię w życiu zawodowym, to się teraz dzieje. No, to wystarczy śledzić tylko i wyłącznie oficjalne komunikaty i to widać. Oficjalne komunikaty giełdowe na przykład. Dokładnie tak. Dobrze, to te dwa trudne tematy poruszone. Jeśli czat uważa, że tu coś wymaga jeszcze doprecyzowania, to oczywiście zachęcam do tego, żeby pytania zadawać. I to jest kolejny z serii takich pytań naprawdę ciężkich do odpowiedzi. Dlaczego nie ma wciąż sklepu, restauracji, pubu na Stadionie Króla? No, jeśli chodzi o restauracje, pub i tak dalej, no to sądzę, że to jest kwestia tego, co dzieje się w naszej gospodarce, bo prowadziliśmy z kilkoma podmiotami, przede wszystkim łódzkimi, które tutaj rozwijają swoje możliwości gastronomiczne i nikt nie jest zainteresowany, żeby dzisiaj w tym okresie, jaki mamy, inwestować. Natomiast jeśli chodzi o nasz sklep, no po prostu były bardziej potrzebne wydatki w naszej ocenie. To jest inwestycja, żeby przygotować sam lokal, to jest inwestycja rzędu między 300 a 400 tysięcy plus zatowarowanie i dzisiaj na to po prostu nie było stać. To jest chyba wyczerpująca odpowiedź, natomiast... Mam nadzieję, że konkretna. Jeśli chodzi o pozostałe przestrzenie komercyjne, czy ten temat się wyjaśni? To znaczy tak, ja bym chciał powiedzieć bardzo konkretnie. Ja mówiłem o tych przestrzeniach komercyjnych wzorem tego, co robi rynek zawsze. Czyli sugerowałem, abyśmy
próbowali komercjalizować w momencie, kiedy ten stadion był budowany, żeby uniknąć pewnych problemów wynikających z tego, że można wtedy wprowadzić korekty, jeśli już ma się konkretnego najemcę, że można coś zbudować w ramach oczywiście umowy kontraktowej wynikającej z tego przetargu, że można coś już przygotować pod adaptację tych pomieszczeń, to nie znalazło się z odpowiednim przyjęciem i czekaliśmy na decyzję tutaj spółki, a tak naprawdę czekaliśmy na decyzję miasta, bo wiadomo, że spółka jest w 100% miejska i rozumiem prezesów, którzy czekali na zielone światło od swoich zwierzchników i od 3 tygodni mamy dokumenty, list intencyjny, który nas uprawomacnia i daje nam legitymację do tego, aby wyjść z tym w rynek. Ja jestem, dlatego że mnie nie było, bo to, no, 2 tygodnie Katar i teraz jak wróciłem, trochę spraw moich osobistych, zawodowych, ale jestem między świętami a Nowym Rokiem umówiony z już wyselekcjonowaną spółką, abyśmy doprecyzowali umowę. Mogę powiedzieć, że to, co jest przygotowane, to są przygotowane wszystkie layouty, badania rynku, prezentacje oraz pomiary powierzchni bardzo, bardzo skrupulatnie, z rzutami itd., itd. Czyli materiały mamy przygotowane, mamy również opinie prawne i projekty umów, to wszystko zostało zrealizowane, to niejako ryzykowaliśmy, nie mając jeszcze zielonego światła od spółki Makis. Te rzeczy są przygotowane, mam nadzieję, że w styczniu pewne rozmowy już były prowadzone, ale mogę powiedzieć, że no nie były prowadzone w sposób sformalizowany. Mam nadzieję, że w styczniu to się zacznie dziać i mam nadzieję, że sytuacja rynkowa nam w tym nie będzie przeszkadzała i uda nam się szybko skomercjalizować przede wszystkim ścianę wschodnią, trybunę wschodnią, czyli tą trybunę od Aleja Unii. I co ciekawe, my mamy trochę propozycji z rynku, kto by chciał tam być, natomiast wyobrażenie, chcielibyśmy, żeby to było zgodne z naszym wyobrażeniem i chcemy, żeby tam powstał żeby tam były określone podmioty, które zapewnią nam długotrwałe, rzetelne umowy, a nie, że będziemy co, nie wiem, rok, półtora, dwa zmieniać najemcę, bo wiem, że takie przykłady na niektórych obiektach są. A tego chciałbym uniknąć, bo klub sportowy nie jest od tego, żeby non-stop mieć głowę właśnie w tej sferze. Chciałbym, żeby to były po prostu konkretne umowy, żebyśmy to później outsourcowali, jeśli chodzi o zarządzanie i mieli stabilnych partnerów. I to też pewnie będzie wymagało trochę czasu. Co do gastronomii, wypowiedziałem się. To jest dzisiaj chyba częściej słyszymy, jak się restauracje, puby zamykają niż otwierają. To też jest specyfika tego miejsca, natomiast mam nadzieję, że to jest ciekawe miejsce, ciekawe jeśli chodzi o migrację ludzi. I tak to przedstawiamy jako całość tutaj i niejako zielone zaplecze Łodzi. To mam nadzieję, że tą gastronomię z tym sobie poradzimy mimo tych niesprzyjających warunków. Ja nie ukrywam, że liczyłbym, że to połączymy z gastronomią w tej trybunie, w której się obecnie znajdujemy, czyli w trybunie zachodniej, bo tutaj też wiele czasu się mówiło, ale przede wszystkim inwestycja, która by czekała konkretnego najemcę, to na razie odstrasza. W mojej ocenie powinniśmy stworzyć takie warunki, aby był jeden bardzo poważny, dobry, duży podmiot, który by tą gastronomią na całej tutaj Aleja Unii i Bandurskiego, na tych obiektach, aby zarządzał. Mam nadzieję, że uda mi się po pierwsze przekonać spółkę Makis i że znajdziemy takiego najemca. Adam, wy macie restauratorów w szatni, kilku chyba? No jednego mamy na pewno, dużego. No i co z nim? Nie jedzą u niego. Sportowy styl życia, rozumiem. Jestem zainteresowany. To do prezesa pytanie. A, dobrze, dobrze. To są wyższe biznesy, to z nam się nie spowiada. Jest pytanie od Pawła Lewandowskiego jeszcze. Czy UKS zostanie operatorem stadionu? Ha, to ciekawe pytanie. Zaskoczony jestem, że Paweł nie prywatnie zadaje. Ale to nie, wydaje mi się, że to nie ten Paweł. Tak, wydaje mi się, że to nie ten Paweł. To rozumiem.
dwa miesiące temu, półtora miesiąca temu, no nie wiem dokładnie, zorganizowałem takie spotkanie u pani prezydent z panem Blatkiem i tam padło to pytanie, ponieważ dużym takim zaskoczeniem tutaj dużo czasu musieliśmy poświęcić na to, żeby w ogóle przedstawić całą tę sytuację, jaka jest w Łodzi z obiektami sportowymi, bo no nie jest tajemnicą, że wiele klubów zachodnich to są kluby, które same zarządzają albo wręcz budują i zarządzają swoimi obiektami. I tutaj ta sytuacja, i na to poświęcaliśmy dużo czasu, aby w ogóle całą tą ideę przybliżyć, przedstawić. I niewykluczone, że to może być kolejny krok, gdzie będziemy rozmawiać z miastem, ale na pewno jeszcze nie dzisiaj, bo z pytań, z analiz i z tych rozmów z potencjalnym inwestorem to zagadnienie przewija się bardzo, bardzo często i musieliśmy przygotować również koszty stałe tego obiektu dzisiaj. Choć one są trudne do oszacowania, chociażby ze względu na to, jak będzie zmieniała się, jak będą się zmieniały ceny mediów. To bez wątpienia może rzutować bardzo na koszty utrzymania obiektów sportowych, nie tylko stadionu ŁKS-u. Dobrze, wybiła 19:08 dokładnie, więc zrobimy sobie króciutką przerwę i uzupełnimy zapasy wody, a następnie przejdziemy do kolejnej tury pytań, bo mamy jeszcze ich do zadania całe mnóstwo. Także teraz chwileczka przerwy i mam nadzieję, że w międzyczasie też postaram się wyciszyć trzaski na moim mikrofonie i wracamy za sekundę.
też szefowi przeszkadza, niestety nie zdążył podczas tej przerwy powiedzieć. Co? Jak rozmawiam z tobą, to się na mnie nie patrzysz. A przepraszam, bo ja tutaj cały czas patrzę, czy czat mnie nie motywuje do tego, żeby ktoś mówił głośniej, ciszej i tak dalej. Postaram się to poprawić mocno. Z pytań trudnych zostały te pytania, które są do mnie głównie skierowane, tak mam wrażenie. Przynajmniej ja spróbuję z nich najbardziej zgrabnie, jak tylko potrafię wybrnąć. Nieudany projekt koszulek na 115-lecie. Niestety łączy się z tym wszystkim, o czym mówiliśmy wcześniej, że były pilniejsze dużo wydatki, a niestety, ale jeśli chodzi o moment, w którym polski futbol się znalazł, to nie jest jeszcze ten moment, kiedy polskie kluby bardzo dobrze zarabiają na takich gadżetach. Są to raczej kwestie prestiżowe i ukłony w kierunku kibiców niż odwrotnie, niż sposób na to, żeby wypracować sobie zyski. Mam nadzieję, że wrócimy do tego, bo 115-lecie całe szczęście trwa 12 miesięcy. To jest duża zaleta 115-lecia, że jeszcze będzie można dużo rzeczy. Chyba jest jeszcze jeden aspekt bardzo ważny, bo nie mieliśmy gwarancji, że one w określonym czasie będą w sprzedaży, co było bardzo ważne. Są też określone zmiany w Adidasie związane z zamawianiem dedykowanych koszulek. I no niestety te zmiany były akurat teraz, bo my byliśmy przygotowani w jakimś systemie, tu lepiej to znasz, tak. Jaki to jest. Zmienił się w międzyczasie, wyjaśnię, tak. Po pierwsze zmienił się logotyp Adidasa. Adidas nie jest już tym Adidasem, którym był, tylko zrobił te swoje płetwy takie trochę bardziej strome, więc wraz ze zmianą logotypu zmieniła się cała historia z zamawianiem tego sprzętu. Osoby, które dosyć mocno w biznesie koszulkowym siedzą, wiedzą też, że zmieniło się narzędzie do projektowania tych koszulek. No i w efekcie nawet te kluby, które są wiodącymi w Polsce, czyli Legia Warszawa, ma dosyć duże problemy z dostępnością tych koszulek. I to zresztą się wiąże z pytaniem, które też dosyć często padało. Czy nie wolelibyśmy powrócić do na przykład Kizy, do strojów, które mieliśmy wcześniej? I czemu tak naprawdę uparliśmy się na firmę Adidas? Myślę, że to wytłumaczenie związane z akademią jest dość słuszne, natomiast nie wiem, czy szef chce się na ten temat wypowiedzieć, czy ja mam. Czy to jest kwestia wyboru Adidasa? Ja uważam, że po prostu ŁKS powinien grać w dobrym, rozpoznawalnym sprzęcie i w momencie, kiedy bodajże w drugiej lidze, jak robi się awans drugiej ligi i podpisywaliśmy umowę z pierwszym dostawcą sprzętu Adidasa. Wtedy padło na Adidas, dlatego że gama możliwości również dostarczenia sprzętu dla, no przede wszystkim dla młodzieży, dla dzieciaków były tak duże, że uznaliśmy, że Adidas będzie najlepszym partnerem do tego, żeby ubrać ŁKS, mówiąc kolokwialnie. Tak, ja ze swojej strony też mogę potwierdzić, że zmiana byłaby dość kosztowna dla wszystkich jako ojciec dziecka w akademii. Uważam, że dobrze jest zostać przy Adidasie i poczekać, aż rozwiążą swoje wewnętrzne problemy, jeśli chodzi o dostawy. I drugie pytanie, takie dosyć agresywne, natomiast takie właśnie chcemy, takie właśnie pytania będziemy dzisiaj rozkładać na czynniki pierwsze. Kiedy klub zacznie poważnie traktować sprzedaż online? Chcielibyśmy bardzo zacząć traktować poważnie sprzedaż online, natomiast aktualnie wszystko wygląda tak, jak wspominaliśmy wcześniej. Inwestycja w poważny, profesjonalny sklep jest inwestycją bardzo poważną dla klubu pierwszej ligi, a bez poważnego sklepu klubowego trudno jest rozkręcać w jakimś wyjątkowym wymiarze sprzedaż online. Mam nadzieję, że wiosną uda się zrealizować pewne projekty i pewne plany, które mieliśmy już w tym roku, w tym sezonie, w minionej rundzie. Natomiast nauczony przykładem czerwcowego live'a nie będę absolutnie niczego deklarował i obiecywał, bo może to potem kogoś ugryźć. Tak jest, bardzo cenne doświadczenie. Jeszcze tak 3-4 miesiące i nie mogę komentować, jestem objęty tajemnicami handlowymi. Tu jest też pytanie, dosyć ważne, czy klub prowadzi współpracę z jakimś bankiem, żeby były specjalne karty? I domyślam się, że szef pewnie nie czytał odpowiedzi, które zaproponowałem, żeby szef udział, więc ja tą odpowiedź po prostu przeczytam. Widzę, że troszeczkę na Janka Tomaszewskiego zaczynasz robić. Sam zadać tak. Pytanie, sam odpowiadasz. Zdradzę, że podczas tej krótkiej przerwy i Adam i szef narzekali, że strasznie sztywno i tak dalej, więc jedyna żartobliwa osoba będzie mówić teraz w tym
segmencie, czy będę to ja. Jak wygląda współpraca z bankami? Otóż PKO Bank Polski ma taką specjalną ofertę dla klubów, 18 klubów w Polsce i za jakiś czas, sezon, dwa albo więcej, mamy zamiar dołączyć do grona tych 18 klubów, które mają specjalne, dedykowane karty. No nie możemy zupełnie, bo oczywiście bardzo cieszę się, że jest tak duża aktywność kibiców, którzy pytają o tego typu rzeczy. Tylko przypominam, że w momencie, kiedy byliśmy w PKO Ekstraklasie, to te karty były przedstawiane, oferowane i zainteresowanie nimi, ale nie tylko w ŁKS-ie, ale w wielu innych klubach, nie było zbyt duże. I być może oferta nie była skrojona na miarę. Nie wiem, jaka jest dzisiaj. Natomiast no to jest pomysł klubów dedykowany dla klubów Ekstraklasy. To prawda. Nie chciałem tego słowa używać na E, ani innych słów na A, jeśli chodzi o ligę wyższą, ale niestety padły. Jest pytanie bardzo na luzie do Adama Marciniaka. Czy trener Kazimierz Moskal jest waszym przyjacielem poza boiskiem? I to jest pytanie o tyle ciekawe, że przekierowuje nas na zupełnie nowe tory w dyskusji. Możemy teraz sobie wszyscy poopowiadać o trenerze. Zaczynasz odpowiadać. Tak, trener Moskal jest naszym przyjacielem. Opowiem teraz o tym, jakie mamy z nim relacje. Nie, trener Moskal jest taką osobą, że każdy, kto zostanie o niego zapytany, na pewno od razu się uśmiechnie, pomyśli sobie o wszystkich ciepłych chwilach z trenerem Moskalem, więc bardzo się cieszę, że to pytanie padło. I Adam, możesz ty zacząć od swoich prywatnych relacji z trenerem Moskalem. Te relacje są bardzo dobre poza boiskiem, no ale przede wszystkim jakby przez większość tego czasu, który wspólnie spędzamy, to trener Moskal jest naszym szefem, który od nas wymaga, który nas rozlicza, który nas chwali, który jak trzeba to użyje też bata. Ale w tych momentach po meczach, czy kiedy to ciśnienie schodzi po treningach, no to ta relacja jest bardzo, bardzo poprawna. Mogę uzupełniające pytanie na Adama? Znaczy, odpowiadasz na to pytanie, czy jest przyjacielem, czy masz dobre relacje i tak dalej, z perspektywy zawodnika z września czy z listopada? Bo to mnie ciekawi. Ja od początku, kiedy jeszcze byłem zawodnikiem kontuzjowanym, łamane na głęboko rezerwowym, bardzo byłem od początku team Moskal. Nie, a tak poważnie mówiąc, no trener był piłkarzem, ma czutkę, więc wie, kiedy trzeba pożartować, kiedy przycisnąć. Jakby nie ma to znaczenia, czy grałem, czy nie grałem. Obiektywnie do tego podchodzę. Wierzymy. Wszyscy, prawie. Tak jak siedzimy. Pozdrawiam serdecznie trenera. Szef, jakie relacje z trenerem Moskalem? Często trzeba podawać kartkę ze składem, czy radzi sobie? Nie wykupiajmy się, bo to w ŁKS-ie z bólem serca mogę powiedzieć, że żaden trener tej kartki ze składem nie otrzymywał i tak, no, może grałbym częściej. Może i można żałować. Natomiast poważnie, ja mam bardzo dobre relacje z trenerem Moskalem i wydaje mi się, że dobre od samego początku i samo to, że rozstaliśmy się jakiś czas temu, a jednak utrzymywaliśmy kontakt i nawet jak przyjeżdżał tutaj z Sosnowcem, to spotykałem się z nim wcześniej na kawie i rozmawialiśmy i często ucinaliśmy sobie jakieś pogawędki telefoniczne, nawet jak był poza Łodzią. I to też było naturalne, że w momencie tych zmian, które nastąpiły u nas po tym nieudanym sezonie, że udało mi się z trenerem w bardzo krótki, szybki sposób dojść do porozumienia, w ogóle spotkać się. Wydaje mi się, że no nie chcę powiedzieć, że czekał na ten telefon, ale wydaje mi się, że jak zadzwoniłem, to chyba wiedział, że o czym będziemy rozmawiać. Reasumując relacje, no życzyłbym sobie, żeby one właśnie z każdym były tak jak z trenerem Moskalem. Dobrze. Są dwa pytania, które wracają trochę do tego pierwszego naszego segmentu, ale nie do końca się powtarzają. Maniek Mańkowski pyta, a przy tym zarzuca, że trochę o głupotach gadamy, więc to będzie poważne pytanie. Czy nowy inwestor ma zamiar pojawić się w Łodzi, na przykład na meczu z GKS-em Tychy? Mogę powiedzieć, że jeśli nie będzie żadnych problemów związanych z tym, co będzie się działo w Specji, to nowy inwestor będzie w drugiej połowie stycznia w Łodzi. Dobrze. I drugie pytanie od Galforda. Kiedy chłopaki z drużyny rezerw będą mieli uregulowane zaległości? Mają uregulowane zaległości.
Dobrze. I skoro rezerwy, to akademia. I akademia to jest kolejny duży temat, który myślę, że musimy bardzo poważnie przedyskutować. Również dlatego, że prowadzę WF-y z trenerami akademii i wiele pytań od nich się pojawia. Dla nich czy? Nie, na szczęście nie. Na szczęście dla dzieci, które wkrótce będą stanowiły trzon drużyny. Mam nadzieję, że prędzej niż później. Adam, nie obraź się. Ale mamy bardzo utalentowaną młodzież, jeśli chodzi o szkołę Gortata i jeśli chodzi o akademię. Pierwsze, najważniejsze pytanie dotyczy tego, jak nowy inwestor podchodzi do tej kwestii. Przede wszystkim, czy akademia też jest niejako częścią dealu, jaki wykonujemy z inwestorem, bo wcześniej w przestrzeni medialnej dosyć często pojawił się taki temat, że no klub tak, swoją drogą, natomiast akademia to jest oczko w głowie szefa i nie chciałby je oddawać. Nie ma czegoś takiego, jakiegoś rozwarstwienia, bo po pierwsze, czy to u nas akademia, czy pierwsza drużyna, czy drużyny rezerw, to wszystko jest pod jedną spółką i tutaj nie ma mowy o tym, żeby można byłoby to podzielić też ze względów formalnych, licencyjnych i tak dalej. Mogę powiedzieć, że przedstawiciel, który tutaj dwukrotnie był w Łodzi inwestorów, dużo czasu spędzał przy ulicy Minerskiej czy Krańcowej, bo dla mnie to zawsze będzie Minerska, natomiast no, jakby adres jest Krańcowa. Nawet patrzył na stan i jakość boisk i tutaj też zgłaszał pewne uwagi. Co do boisk na Minerskiej? Tak jest. I to było w kategorii takiej, że wybuduje tutaj coś nowego, czy raczej... Nie, to było w kategorii takiej, że musimy mówić również o tym i bardzo konkretnie. To jest inwestor, który analizował polski rynek przez 2 lata. To nie jest ktoś, kto po prostu zaczął z nami na przełomie września i października rozmawiać i wie tylko, że jest coś takiego jak Ekstraklasa, pierwsza liga i nic więcej. To jest inwestor, który ma wiedzę o polskiej piłce, ma też wiedzę o piłce europejskiej, bo wcześniej w nią już zainwestował. Przedstawiciel jego, który tutaj przyjeżdżał, robił, sądzę, że dość głęboki wywiad i o klubie, ale też o nas. Nie w każdym klubie jest tak, że akcjonariusze zostają i to jest jeden z warunków, czyli widzi jakiś potencjał na bazie współpracy i tego, co my do tej pory zrobiliśmy, co nie ukrywam, jest dość kosztowne, przynajmniej tak jak dla mnie, ale miłe. Mhm. Adam, czy myślisz, że to jest dobra wiadomość dla ciebie i dla całej drużyny, że nowy inwestor zna się na polskiej piłce i ogląda ją i śledzi? Od 2 lat? Ja jak usłyszałem, że od 2 lat, to się przestraszyłem o losy niektórych naszych kolegów, którzy w polskiej piłce są i przebywają. Więc kontynuując temat tej akademii, czy planowane są jakieś dalsze inwestycje i czy to, co w tej chwili jest w akademii, wymaga jakiegoś nowego przemyślenia? Na pewno naglącą bardzo kwestią jest balon, ale jest też pytanie, które zahacza o te wnioski na dofinansowanie, którego ŁKS ostatecznie nie złożył, czy też miasto nie złożyło w imieniu ŁKS-u? No właśnie, po pierwsze miasto nie złożyło i dostaliśmy taką informację oficjalną, że te uwagi, które co do boisk, przede wszystkim sztucznie zgłaszaliśmy, one będą, te boiska będą naprawiane i nie wchodzi dzisiaj w grę, abyśmy zgłaszali ten projekt. Ja mogę powiedzieć, że całkiem niedawno, bo we wtorek udało mi się rozmawiać z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i jeśli nic się nie zmieni, bo zawsze trzeba wziąć to pod uwagę, to ten projekt będzie również w przyszłym roku. Mam nadzieję, że też ministerstwo widzi, że nie ma różnicy, czy inwestuje to klub pierwszoligowy, czy ekstraklasowy, bo te dysproporcje, jeśli chodzi o dofinansowanie są i wielkość tych projektów jest bardzo duża. Boisko czy dla pierwszej ligi, czy dla ekstraklasy kosztuje tyle samo. Następna kwestia, gdzie mogę zrozumieć argumentację miasta, jest taka, że gdzie będzie ŁKS w przyszłym sezonie, ponieważ no, zmieniają się warunki, jeśli chodzi o boiska treningowe, uzyskanie licencji dla klubów ekstraklasy. Czyli za kolejnym sezonie kluby powinny mieć boisko treningowe podgrzewane. I
to o tym się już mówiło wielokrotnie. Ten temat był cały czas odraczany ze względu na koszty inwestycji, ze względu na to, że po prostu kluby finalnie tego nie miały i Polski Związek Piłki Nożnej nie chciał tworzyć sztucznego przepisu. Natomiast dzisiaj ta decyzja dojrzewa i to jest następny niejako problem, bo na Minerskiej takiego boiska nie ma i ta inwestycja wtedy w podgrzewaną płytę, no to już są zupełnie inne koszty niż tylko to, o co ja wnioskowałem, czyli wymiana nawierzchni sztucznej. Mhm. Adam, czy jesteś fanem bursy w piłce młodzieżowej? Wiem, że ty nie miałeś okazji w takiej zamieszkać, ale w piłce jesteś od wielu, wielu lat, a zanim zapytam o to szefa, to chciałem ciebie jako piłkarza, który styka się wielokrotnie z młodymi zawodnikami, nawet tymi, którzy teraz są w naszej drużynie, a mieszkają daleko od swoich domów. Jak ty na to spoglądasz? No ja zawsze byłem, szczerze mówiąc, przeciwnikiem tego. Jakby zdaję sobie sprawę, że wielu, wielu młodych chłopców często mieszka w małych miejscowościach bez dostępu do fajnych klubów. No ja miałem to szczęście, że miałem ŁKS w mieście, w którym mieszkam. Ale byłem przeciwnikiem z tego względu zawsze, bo pamiętam swoich rówieśników z SMS-u. I oni tutaj przyjeżdżali jako najzdolniejsi młodzi chłopcy z całej Polski, a kończyli jako najlepsi tancerze. Także gdzieś jednak ten rodzic i ten bat nad głową. Wiadomo, że jak się trafi młody, rozsądny i bardzo poukładany chłopak, to jakby tych zagrożeń nie ma. Ale jeśli osoba jest podatna czy ma wielu kumpli, no łatwiej zejść na tą złą drogę, mieszkając w bursie niż u rodziców, więc ja pamiętam, że zawsze sobie tak mówiłem, że gdybym miał nie wiem, syna zdolnego piłkarsko i zadzwoniłby jakiś klub z drugiej części Polski, który nie wiem, nawet słynąłby z niesamowitego szkolenia, to chyba bym ja się nie zdecydował wysyłać 12-letniego dzieciaka na drugi koniec Polski, bo jeśli zrobi karierę, no to będzie fajna historia, będzie opowiadał, jak to od rana do wieczora, bursa, treningi, nauka w autobusie, super, super pasuje na fajną historię. Natomiast wiemy, że piłkarzami zostaje procent czy nawet promil. I teraz często wyjeżdżając gdzieś, zaniedbując szkołę, oczywiście tutaj na przykład w Łodzi jest super z tą szkołą Gortata, że jednak na tą naukę się mocno stawia. Może gdzie indziej też tak już jest, może już to poszło w tym kierunku. Ale często widziałem młodych chłopców, którzy wyjeżdżali, stawiali wszystko na jedną kartę, mając 13-14 lat, z marzeniami, że będą piłkarzami, a finalnie kończyło się na tym, że ani nie było kariery, ani dobrego wykształcenia i wtedy pojawiał się problem, więc ja jestem gdzieś tam zwolennikiem tego, żeby w tą piłkę przede wszystkim się bawić do pewnego momentu, można ją profesjonalnie trenować i tak dalej, ale bardziej z tyłu głowy mieć to, że trzeba mieć bardziej plan B niż że ten plan A się ziści. Ja bym chciał tutaj zauważyć, jaka jest wielka rola specjalisty do spraw komunikacji. Mamy teraz opinię piłkarza, który od wielu, wielu lat jest w piłce, że bursy są bez sensu i teraz dopiero jest pytanie do szefa, dlaczego jeszcze nie ma bursy w ŁKS-ie? Duża inwestycja, to po pierwsze. Po drugie problem z lokalizacją. Ponieważ żeby ta bursa finalnie powstała, to ona powinna być no, gdzieś w pobliżu szkoły imienia Marcina Gortata i w pobliżu ośrodka treningowego naszego i tam pewne plany były, jeśli chodzi o lokalizację, no ale to jest duży problem, żeby znaleźć tam po prostu nieruchomość. To po pierwsze. Po drugie, to jest duża inwestycja. To nie do końca jest tak, że 12 czy 11-latek w tej bursie może przebywać. O ile dobrze kojarzę, jak robiłem jakąś analizę, to już nie pamiętam, 14-15 lat to są dopiero ludzie, którzy w tej bursie mogą funkcjonować. I my z Marcinem zastanawialiśmy się nad tą inwestycją, analizowaliśmy ją, natomiast nie widzimy na razie efektu ekonomicznego. Chciałbym, żeby bursy, które są w pobliżu, żeby wygospodarowały dla nas jako klubu jakieś pokoje, które my jesteśmy w stanie nawet wyremontować i lepiej dostosować. I mam nadzieję, że ten kierunek to będzie ten kierunek pierwszy. Dzisiaj nasza młodzież mieszka w wynajętych mieszkaniach. Wydaje mi się, że to jest dużo bardziej komfortowe dla nich niż no to, co Adam powiedział, to zbierając opinie
z różnych burs, no to nie zawsze jest idealnie. Mhm. Mhm. Ja jeśli mogę się jeszcze tutaj wtrącić, to pamiętam jak mój kolega z juniorów, obecny nasz trener bramkarzy trzeciego zespołu Przemek Kaźmierczak wyjeżdżał do Boltonu i mieszkał z Jarkiem Fojutem, to tam był taki model, że nie było tych akademików, nie było bursy, tylko ci zdolni piłkarze spoza Anglii mieszkali z rodzinami. No tak, no to przykład chyba Szczęsnego również, no tak. że to właśnie dokładnie tak samo wyglądało. Czyli no, kontakt z dorosłymi, którzy no, mają wpływ jednak na wychowanie tego młodego człowieka i ten ważny aspekt, który Adam jako, nie tyle jako piłkarz, tylko jako rodzic chyba poruszył. Ja też sobie nie wyobrażam, że nie wiem, 12-14-latka mógłbym gdzieś w Polskę wysłać, nawet jeśli uważam mojego syna za bardzo rozsądnego chłopaka. To wydaje mi się, że dzieciak w tym wieku powinien się wychowywać z rodzicami. Dobrze. To jest też poniekąd pytanie o młodzież, o uczniów szkoły Gortata swoją drogą. Czy Kowalczyk i Bobek dokończą sezon w ŁKS-ie? Samaran TV pyta. Tak, tak. No nie widzę tutaj zagrożeń, żeby miało być inaczej. To są ważni zawodnicy dla UKS-u. Wiemy, o co gramy i nie przewiduję żadnych zmian w tym zakresie. I Jacek Muszyński dopytuje. Adam, co ty myślisz o tej dwójce i jeszcze o Mieszku? Czy to są zawodnicy, którzy mają potencjał, żeby pójść kiedyś twoimi śladami i zadebiutować w reprezentacji Polski? Ja myślę, że potencjał mają na dużo więcej. I przypominam sobie taką rozmowę kiedyś z prezesem. Chyba w zeszłym roku toczyliśmy, prezes zapytał mnie, kto według mnie ma największy potencjał sprzedażowy w tamtym momencie. I wtedy pamiętam, wskazałem Klimczaka i właśnie Mieszka. Klimczak jakby nie było się sprawdził, bo chyba go sprzedaliśmy. Co prawda myślałem, że pójdzie w górę, poszedł w dół, ale jednak ktoś go kupił. A wracając do tej trójki... Doradcą nie będzie. To już a propos tego, co po karierze będzie robił, to już na pewno nie będzie doradcą. A co wracając do tej trójki, no na pewno to są zawodnicy, którzy przede wszystkim mają super charakter do sportu. Bo mają ten idealny balans między pokorą a pewnością siebie, czyli ani nie są za bardzo hop do przodu, ani nie są też wycofani jakoś specjalnie i mi się wydaje, że w sporcie ponad wszystko jest ważny charakter, a oni nie dość, że mają dobry charakter, to mają też naprawdę duży talent, duży potencjał, więc ja myślę, że jeśli nic w ich życiu się nie wydarzy takiego, co miałby ich na złą drogę sprowadzić, to będziemy mieli w ŁKS-ie z nich na pewno ogromny, ogromny pożytek. Mhm. Jest pytanie od Norberta Mareckiego takie wprost. Czy kontrakt Icardiego został rozwiązany z winy klubu i czy UKS musi mu płacić? Rozmawialiśmy o tym, natomiast no, nie deprecyzowaliśmy tego, czy faktycznie jest tak, że co miesiąc Icardiego odbiera pensję. Nie, sprawa jest sporna, ponieważ my tam mieliśmy podpisane porozumienie i on to później zakwestionował i czekamy na to rozstrzygnięcie. Dobrze, to jest z kolei pytanie z Facebooka, które też poniekąd dotyczy jeszcze tego pierwszego segmentu naszej rozmowy. Jak wygląda kwestia umów sponsorskich? Czy trwają rozmowy odnośnie nowych umów, przedłużeń aktualnych? Chodzi tutaj przede wszystkim o Forbet, Ergol, czyli partnerów wieloletnich, którzy z ŁKS-em są od bardzo dawna. Znaczy, jeśli chodzi o Forbet, to umowa jeszcze obowiązuje i ona w przyszłym sezonie będzie obowiązywała. Ona ma różne warianty, dlatego jak podpisywaliśmy umowę dość długą wtedy, to ja zastrzegłem sobie różne warianty, czyli możliwość Forbetu wyżej, niżej, ekstraklasa, pierwsza liga, gra w Pucharze Polski, o których no szereg tych wariantów tam jest w tej umowie zapisanych, biorąc pod uwagę, że ona była na kilka lat. Jeśli chodzi o sponsora technicznego, no to do końca czerwca mamy umowę z firmą Ergol i będę się porozumiewał w tej materii na pewno z nowym inwestorem, żebyśmy już wspólnie myśleli o partnerze technicznym na następne sezony. Okej, to teraz wjeżdża sól futbolu. Czy możemy się spodziewać transferów? Czy priorytetem jest utrzymanie kadry? Jakie wzmocnienia? Adam, potrzebne są transfery? No, trzeba mnie zatrzymać. Ja widzę, że Adam jest w formie. Na pewno będziemy... Linia obrony?
Będziemy. Zabetonowana. Ja na pewno będziemy myśleli o... Wydaje mi się, że dzisiaj nie jest tajemnicą, że neurologiczne pozycje to są pozycje... Nie chcę powiedzieć, że być może do rywalizacji, ale tu, gdzie nam brakuje zawodników, to lewa obrona i pozycja 6-8, te pozycje, no bardziej chyba 6, aczkolwiek trener Moskal, wydaje mi się, że chciałbym mieć takiego zawodnika, który może też zagrać na pozycji 8, który mógłby łączyć te dwie pozycje. To jest oczywiście związane z tym, że Mieszko nowy pad i na pewno w tej rundzie nam nie pomoże. Natomiast jeśli mielibyśmy tak powiedzieć, priorytet utrzymanie kadry czy priorytet wzmocnienia? Nie, to naprawdę nie rozumiem pytania, bo ja nie przewiduję, żebyśmy mieli zmiany kadrowe w tej rundzie, czyli ta kadra zostanie utrzymana. Natomiast jeśli chodzi o zmiany, o wzmocnienia, tak jak powiedziałem, no to są to, co tutaj trener z Januszem, o czym rozmawiają, co mi przedstawili, są pewne propozycje. Czekamy na rozwiązania. Czyli transfer marzeń do Arabii Saudyjskiej Adasia upadł, nie zmieniamy nic. No, cały jest blok. No dobrze, no to tutaj to jest ten moment, kiedy trzeba zapytać, jak z perspektywy czasu Tomasz Salski ocenia pracę Krzysztofa Przytuły. O, to widzę, że znowu kaliber duży. No teraz my sobie z Adasiem siadamy w gadzie. Kto podpowiedział ściągnięcie Adama do UKS-u? Czy to była robota Krzysztofa Przytuły? Oczywiście Krzysztofa Przytuły. To znaczy tak, pierwsza... Bardzo dobry dyrektor. Pierwsza podstawowa rzecz. Ja oceniam... To znaczy tak, na pewno jest przez pryzmat muszę spojrzeć tego wszystkiego, co Krzysztof tutaj stworzył. Przez pryzmat, jak mocno był zaangażowany i jak mnie się z nim współpracowało. Z drugiej strony no, musimy pamiętać o wyniku sportowym, który no, te dwa ostatnie sezony były porażką. Natomiast no, miał carte blanche, jeśli chodzi o zawodników i o pozyskiwanie tych zawodników. I wydaje mi się, że on tych zawodników... Nie wydaje mi się, jestem przekonany, że każdy, czy większość z nich, bo może nie każdy, bo też było wielu takich, którzy tutaj, nie wiem, mają jakieś epizody w pierwszej drużynie, czy chłopcy młodzi, którzy raczej dzisiaj widzimy, nie mają szans na to, aby grać w profesjonalną piłkę, którzy gdzieś są w drużynach tych młodszych, czy w rezerwach. Natomiast w większości ściągał dobrych piłkarzy. Natomiast wydaje mi się, że nie zawsze wszyscy ci piłkarze w określonym czasie tworzyli drużynę. I stąd te wyniki w ostatnich dwóch latach nie były takie, jakich oczekiwaliśmy, czy nawet w trzech latach. Że nie było efektu w postaci, po pierwsze, utrzymania się w Ekstraklasie, a później w postaci awansu i o tym musimy pamiętać i z tego też rozliczać. Mhm. Jest tutaj pytanie, które poniekąd się z tym wiąże. Jak szef ocenia formę zawodników, którzy opuścili UKS? Rygard, Carlos Moros Gracia. Adaś pewnie może potwierdzić, że to byli zawodnicy treningowi mocno. Chociaż Carlos też na murawie dostarczał, ale no, znam opinie dotyczące na przykład Javiego Moreno od ludzi, którzy widzieli go nie tylko w meczach, ale w treningu, że tutaj chyba problemem nie było to, jakie umiejętności posiadali ci piłkarze, tylko jakieś inne względy. Nie, wydaje mi się, że problem to był zupełnie inny. Wydaje mi się, że Mikel w momencie, kiedy był ściągany, to opinia była wszystkich trenerów, Krzyśka i tak dalej, że musimy mieć tego zawodnika, bo to jest ktoś, kto brakuje. Natomiast ja widziałem jeden mecz obecnie teraz tej drużyny, w której gra. No on dookoła siebie ma ludzi o zupełnie innej charakterystyce niż tych, których miał w UKS-ie. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Krzysztof ściągał dobrych piłkarzy, nie ulega dyskusji. I nie zgodzę się z tym, że to byli zawodnicy treningowi, bo gdyby to byli zawodnicy treningowi, to przykład Mikela, on by nie dawał rady teraz w lidze szwedzkiej. Tylko on jest tam jedny z taką charakterystyką. A wydaje mi się, że u nas zawodników podobnej charakterystyce, być może lepszych, gorszych, albo lepszych, gorszych umiejętnościach,
ale podobnej charakterystyce, było w pewnym momencie zbyt wielu i dlatego efekt wynikowy był taki, a nie inny. Czyli trudno było z tych zawodników o takiej podobnej charakterystyce stworzyć drużynę w całości, która by po prostu odnosiła zwycięstwa. Lewonożny magik z Bajerką, Dominguez, Rygard, Pirulo i można by było pewnie jeszcze porównać. No tak, ale to Adaś. Było kilko. No i ja przypomnę sobie taką rozmowę z trenerem Amrotem, który po pierwszym treningu przyszedł do mnie, był zachwycony. Była gra na utrzymanie i mówi, że on takiego zaawansowania technicznego, takich zawodników nie przypomina sobie, żeby w jakiejkolwiek drużynie miał. Ale przed po trzech dniach i mówi, wie pan dlaczego ja tak powiedziałem? Bo w tej drugiej drużynie nikt nie potrafi odbierać. I to też wtedy dawało mi do myślenia, że no tak, to fajnie jak mamy piłkę, ale jak jej nie mamy, no to jest problem. I chyba w ten sposób wtedy traciliśmy bramki, tak mi się wydaje przynajmniej, dobrze pamiętam. I to najbardziej, to było problemem UKS-u. Nie wtedy, kiedy UKS miał piłkę, tylko wtedy, kiedy tej piłki nie miał. I w których miejscach gubiliśmy tą piłkę i bardzo często byliśmy karceni i tak dalej, i tak dalej. No to już jest, to jest historia. Reasumując, ja uważam, że UKS Krzyszkowi z jednej strony bardzo dużo zawdzięcza, bo to on stworzył tutaj podstawy i ta współpraca w tej, przede wszystkim w pierwszej fazie ona była bardzo owocna i przynosiła efekty. No później, później Krzysztof nadal był bardzo mocno zaangażowany, sądzę, że jak nie więcej i tutaj zawsze będę to podkreślał. Natomiast no, nie przynosiło to efektów, jakich oczekiwaliśmy. No i stąd ta moja decyzja, że powinniśmy jednak się rozstać i nie wypełnił tego kontraktu. Mhm. To kontynuując temat ludzi, których już z nami nie ma, to jest pytanie do Adama Marciniaka. Czy możemy, znaczy nie inaczej, czy widziałbyś w obecnej drużynie miejsce dla jakiegoś już pana pokroju, na przykład Daniela Ramireza? Dziwne pytanie. No, jakby miejsce dla dobrego piłkarza jest zawsze, no jeżeli klub... Czy on jest dobrym piłkarzem, to pewnie jest takie pytanie. A ty pytasz typowo o Daniego, tak? Tak, tak. Czy... No to też nie do końca do mnie pytanie, tylko bardziej do trenera, czy on na ten moment... Nie grałeś z nim, nie? Nie, nie. Ale schował go do kieszeni pewnie, jak z Arką graliśmy albo coś. więc bardziej to jest pytanie do dyrektora czy do trenera. No. Wszyscy pamiętamy, jaki Dani tu miał okres, jaki miał wpływ na grę. Więc jakby dobrych piłkarzy w drużynie nigdy za wiele. I tylko, że nie wiem, czy to w ogóle jest się nad czym rozwodzić, to jest realny w ogóle temat, bo raczej czytałem, że miał trafić gdzie indziej, więc nie wiem, czy to w ogóle jest się jakby nad czym tutaj, tak jak powiedziałem, rozwodzić. Tak i... No to do Adama było pytanie, czy by się przydał w drużynie, a do szefa jest pytanie po prostu, czy trafi do nas? Ramirez? Nie prowadziliśmy rozmów pod kątem takim, żeby do nas trafił teraz z prostej przyczyny. Wydaje mi się, że to dzisiaj jest wysokobudżetowy zawodnik. My mamy kontakt z jego menadżerami tutaj, którzy go reprezentowali w Polsce, zaznaczam, ponieważ tą stajnię hiszpańską zmienił pod koniec pobytu w Lechu, ale jego przedstawiciele polscy, ja mam z nimi kontakt i rozmawiamy też o innych zawodnikach. Natomiast nie jest dzisiaj ciężko Ramireza ocenić, bo musimy pamiętać również, że on tak naprawdę półtora roku nie grał w piłkę. Bo w Lechu ostatni rok Puchar Polski, ale w lidze incydenty, a w Belgii to chyba tylko incydenty, o ile dobrze kojarzę i najwięcej jednak poza składem. Natomiast na pewno trening nie oddaje tego wszystkiego. Bez wątpienia zawodnik o dużych umiejętnościach, natomiast dzisiaj nie pokusiłbym się o opinię, w jakiej jest formie. Wiem, że musi zostać po prostu w klubie, w tym dotychczasowym belgijskim z uwagi na przepisy, bo rozegrał dwa mecze. W sezonie, znaczy w dwóch klubach w jednym sezonie rozegrał mecze, czyli
czyli w Lechu i w tej belgijskiej drużynie i nie ma możliwości, aby go pozyskać teraz zimą. Dopiero będzie to możliwe w okienku letnim. Reasumując, Ramirez nie był rozpatrywany teraz na UKS ze względu na to, że to zawodnik na pewno wysokobudżetowy. Po drugie, zawodnik, który szukał rozwiązań w Polsce, w Ekstraklasie. I na trzecia rzecz, to, która już całkowicie przekreśliła jego zmianę, to co wspomniałem, kwestie formalne, które no, pozostaje mu nic innego, jak tylko zakasać rękawy i walczyć o skład w Belgii i pokazać się z jak najlepszej strony, bo na pewno potencjał, umiejętności posiada. I ja, dla wszystkich zawodników, którzy byli w UKS-ie, bez względu na to, w jakich okolicznościach odchodzili, zawsze staram się gdzieś w miarę możliwości oglądać ich i dziwię się, że on w tej Belgii nie gra, no, ale no, coś przeszkadza, żeby tam był podstawowym zawodnikiem. Mhm. No dobrze, ja się nie wypowiem na temat... Jesteś stronniczy, jeśli chodzi o Daniela. Też jestem stronniczy, bardzo, w jego temacie. Dalej przeglądam pytania z czatu i nie tylko, bo to jest pytanie, które się pokrywa z tym, co przygotował nam Twitter i Facebook. Czy Kazimierz Moskal zostanie w UKS-ie? I tutaj jakby powody, dla których miałaby nadejść zmiana, są dwa. Część pytań na czacie jest o to, czy Kazimierz Moskal nie jest potrzebny bardziej w reprezentacji Polski, a jeśli chodzi o Twittera i Facebooka, czy zostanie pomimo tego, że nadchodzi nowy właściciel, który być może chciałby ułożyć to po swojemu? Tak jak powiedziałem, z tym nowym właścicielem, który będzie układał po swojemu, no to mam jeszcze trochę czasu. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, co ja mogę dzisiaj powiedzieć na ten stan obecny, to trener Moskal wypełni kontrakt. A przypominam, że ten kontrakt jeszcze jest 1,5 roku. No chyba, żeby dostał propozycję z reprezentacji Polski, no to wtedy będziemy się zastanawiać. Będziemy się łączyć po tak, prostu. Tak, dokładnie. Zdarzały się takie rzeczy, zwłaszcza w Football Managerze. Dalej jest pytanie też poniekąd dotyczące tego, co tu się dzieje. Czy Tomasz Salski zamierza opuścić UKS? I co z innymi udziałowcami? Po części już szef mówił o tym, że po pierwsze cała transakcja, którą w tej chwili przechodzimy, jest etapowa. No ale jakie plany dalej? I czy w ogóle jest to już ustalone? Ja chyba bardzo szczegółowo się wypowiedziałem na ten temat. No, jednym z warunków tej umowy i póki ona się nie zmieni, no to nie ma takiej możliwości, abym UKS opuścił. Dobrze. To dobrze. Szkoda, że o mnie takich warunków nowy inwestor nie stawiał. Musisz przejrzeć, to jest bardzo obszerna umowa, no, może coś tam się znajduje. To twoja wypowiedź zakończy się na słowie szkoda. A wtedy dużo ryzykuję. No dobrze, dobrze. To żeby rozładować to rosnące napięcie, było pytanie o Krzysztofa Przytułę. Jest pytanie o ocenę pracy Janusza Dziedzica dotychczasowej. Wiadomo, że to jest dosyć krótko, ale może już jakieś przemyślenia się pojawiają. No dzisiaj bez wątpienia jednak ma sukces. Jest sukces razem z trenerem Moskalem, bo odpowiadają za tą kwestię sportową. I często błędnie jest ocena dyrektora tylko i wyłącznie przez pryzmat transferów, czy one są dobre, złe, bardzo szybko oceniamy po miesiącu, po dwóch, trzech. Wydaje mi się, że my też tego doświadczyliśmy, że niektórych zawodników, których Janek tutaj ściągnął, to już po miesiącu byli przekreślani. Jak widzimy, te ostatnie mecze pokazały, że niektórzy z nich po prostu potrzebowali więcej czasu i stają się ważnymi postaciami drużyny. Ale ja chciałbym zaznaczyć, że praca dyrektora sportowego to nie tylko transfery, bo wtedy to byłby potrzebny dwa razy do roku. Ale to wydaje mi się, że przede wszystkim bieżąca praca z drużyną i sztabem. Czyli konsultacje, czyli również kontakt z piłkarzami, którzy są bardzo humorzaści, którzy mają swoje problemy. I to nie chodzi o problemy finansowe, ale szereg innych. I dobrze jest, jeśli dyrektor sportowy ma z nimi dobry kontakt. Wydaje mi się, że Janek tę umiejętność posiada. I to też cała ta atmosfera wydaje mi się, że jest budowana między innymi przez niego. Ta atmosfera, o której Adam mówił, to nie tylko to, że... Bo zawsze możemy mówić w ten sposób, są wyniki, bo jest atmosfera, a być może
jest tworzona atmosfera, dlatego są wyniki, skoro praktycznie są ci sami piłkarze z małymi zmianami. Czyli, no, ale jak gabinety się zmieniły. No tak, ale czyli to pokazuje, że to są naprawdę naczynia połączone i bez wątpienia duża rola w tym wszystkim Janka, że ten kontakt z drużyną, ze sztabem utrzymuje. Ja nie wnikam, jakie są rozmowy, jak mocno ingeruje w pewne kwestie, czy nie ingeruje, ale wiem, że wszystko jest konsultowane z trenerem Moskalem i nawet jeśli był moment taki, że on jako były napastnik, skądinąd bardzo dobry, zaproponował pewne rozwiązania takie treningowe, to nie narzucił tego, tylko po prostu zapytał trenera Moskala, czy to jest możliwe, czy jak to widzi, i to zostało przyjęte przez trenera bardzo dobrze, co nie zawsze, wydaje mi się, w polskich klubach, czy nawet u nas, nie zawsze mogłoby tak funkcjonować. A nam potwierdzisz to wszystko? Nie, mu nie wypada powiedzieć niczego innego. Nie, ale jak najbardziej to wszyscy, tak bym mógł przemilczeć. No. Dyrektor Dziedzic jeszcze jak był piłkarzem, właśnie należał, a propos tej atmosfery, do takiej grupy, która tą atmosferę często budowała, więc jakby ja nie oceniam go przez pryzmat transferu, bo to nie jest ani moja robota, ani moja rola, ani nie jestem fachowcem w tej kwestii, ale jest taką osobą, której miło przybić pionę gdzieś tam na korytarzu i tyle, jakby jest częścią tej drużyny całej naszej, wielkiej i się szybko wpasował i to jest też taki gościu, który oprócz tych merytorycznych rzeczy, za które jest oceniany przez swoich przełożonych, to jest takim po prostu gościem, którego fajnie minąć na korytarzu, czy jak się z nim rozmawia luźno, nie luźno, o meczu, czy nie o meczu, to jest to fajna rozmowa bez żadnego usztywnienia. Byłeś tam jakiś kawał z nim? Ostatnio mnie zaprosił. Nawet postawił. Będzie jednak ten kontrakt przedłużony chyba. Nawet postawił. No proszę, no proszę. Nie, no cieszy mnie to bardzo, co słyszę z perspektywy kibicowskiej. Natomiast jest ważna informacja od Jogusiando na czacie. Ja ją na szczęście już zweryfikowałem sobie wcześniej. Warto szepnąć słówko, to nie jest pytanie do któregokolwiek z nas, ale dzisiaj na świat przyszedł przyszły zawodnik UKS-u, najmłodszy z rodu Sobocińskich. Więc serdeczne gratulacje. Dla Jaśka, bardzo się cieszymy. Swego czasu część osób mówiła, że to mój taki synek medialny, więc mam wnuczka teraz. Już medialnego będę teraz pisał, że to Leo jest najlepszy, bo synek Jaśka to właśnie Leo. Dalej, pytanie, które chyba jest dość istotne i też się powtarza kilkukrotnie już. Tomasz Łobodziński jako ostatni na czacie to zadał. Jak wyglądał proces poszukiwania tego inwestora i skąd się znalazł ten kontakt z amerykańskim inwestorem? No, to tak jak mówiłem, oni analizowali ten rynek polski dużo wcześniej, wnikliwie i dzisiaj wiele osób do mnie dzwoni i mówi, że to właśnie dzięki wstawiennictwu oni trafili do nas, ale to często tak jest. Ja miałem sygnały po prostu z różnych, naprawdę z różnych stron i nie chciałbym tych źródeł ujawniać, żeby można było nawiązać właśnie z nimi kontakt. To po pierwsze, nawet od prostych takich rzeczy, że jeden z ich przedstawicieli zaczepił mnie na LinkedInie. Ten pierwszy krok właśnie w ten sposób wyglądał. Mhm. Dobrze, myślę, że tutaj nie ma co tego jakoś szalenie mocno rozwijać, bo sprostowaliśmy, że to nie Marcin Gortat, bo to jakby jest taka najbardziej popularna teoria. Choć Marcin z nami bardzo mocno współpracuje, zwłaszcza ze mną, bo jest moim przełożonym też przecież w szkole, więc na pewno złego słowa nie dam powiedzieć. Dalej, pytanie dotyczące wpływu inwestora na transfery do klubu. Czyli innymi słowy, czy to już jest ten moment, kiedy... Nie, to za wcześnie coś... o tym mówić. W ogóle nie rozmawialiśmy dzisiaj jeszcze o tym. To nie jest ten etap, żeby prowadzić takie rozmowy. Ja zaproponowałem taką formułę, że pomimo, że dzisiaj jeszcze nie jest oficjalnie akcjonariuszem, to my będziemy o swoich pomysłach po prostu raportować. Tak, żebyśmy od razu budowali też pewne zaufanie, żebyśmy to widzieli.
i żeby ta komunikacja w tej sferze też funkcjonowała. Mhm. Czy Adam, odetchnąłeś, że Jakub Kiwior jeszcze na razie nie będzie twoim konkurentem do składu? Czy on odetchnął, jak to jest wspólny właściciel? Słuchaj, tak, to jest bardzo słuszna odpowiedź. To jest pytanie niejako powiązane. Czy spodziewamy się, czy przeczuwamy, że formuła wypożyczeń z innych klubów, które niejako znajdą się w tej sieci, będzie kontynuowana, no ale domyślam się, że jest jeszcze za wcześnie, żeby... Nie, to naprawdę jest za wcześnie. W ogóle formuła wypożyczeń, na pewno wszyscy zauważyli, że to się w ogóle się zmieniło w stosunku do tego, jak było wcześniej, że mówiliśmy, że tylko nasi zawodnicy, którzy są po prostu naszymi zawodnikami i są już wytransferowanymi zawodnikami. Natomiast ja chciałbym zauważyć, że zawodnicy, o których rozmawiamy w formule wypożyczeń, to idziemy w kierunku takim, aby zawsze była opcja, że możemy w określonym czasie tych zawodników później pozyskać. I to tak naprawdę się nie zmieniło. Nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby mieć zawodnika, który, no tak jak w wielu klubach pierwszoligowych, teraz ci, którzy śledzą piłkę klubową tutaj na poziomie pierwszej ligi, widzą, że wielu zawodników z klubów ekstraklasy w okienku zimowym wraca do swoich klubów macierzystych. I to pewnie też tym klubom rujnuje pewne wyobrażenie co do rundy wiosennej. My chcielibyśmy tego uniknąć. Mhm. To jest chyba pytanie, które padło gdzieś wcześniej, ale je pominąłem. Czyli jeśli chodzi o Tuty Skinasa, to też... Jest zawarta klauzula, która daje nam możliwość wykupienia tego zawodnika. Mhm. To jest dosyć interesujące pytanie. Widzę, że już kilka osób się do tego odnosiło na czacie. Jak pan zapewne wie, w mediach ciągle przewija się bardzo dużo artykułów szkalujących nasz klub. Jak pan to odbiera? Czy zgadza się pan z tezą, że pewnym środowiskom nie zależy na silnym ŁKS-ie? Media są, jakie są w tym mieście po prostu i z tego nie zmienimy. Nie jestem ja od tego, żeby to zmieniać. Wydaje mi się, że najważniejsze, żebyśmy skupili się na sobie, to po pierwsze. Po drugie, jeśli ja nie mam żadnych uwag, jeśli jest krytyka, ale poparta faktami. Bardziej mnie boli to, jeśli są jakieś informacje wyssane z palca, wyolbrzymione. No to wtedy rzeczywiście się buntuje wewnętrznie. Natomiast nie mam żadnych uwag do krytyki, jeśli ona jest poparta rzeczywistością i tyle. Na pewno widzę te różnice, że bardzo mało się pisze, jak jest coś dobrego. Natomiast lepiej się pisze, ale to chyba ten świat tak wygląda, że lepiej się pisze o tych złych rzeczach i to jest zawsze dłużej podgrzewane. Być może to się lepiej sprzedaje, ale to ty jesteś specjalistą od tego rynku. Ja nie jestem specjalistą od niczego. W żadnej dziedzinie mi się nie określił tym mianem. Natomiast to jest poniekąd powiązane informacyjnie z tym. Kto wyniósł wiadomość dotyczącą udziałowca do mediów z klubu? Czy znamy już źródło przecieku? No właśnie, spróbujemy ustalić. Jak tylko znajdziemy tego gagatka, Próbujemy ustalić. To go ogolimy z reszty pieniędzy. Natomiast sytuacja wygląda tak, ja tutaj zabiorę głos, że no niestety, ale żyjemy w... Znaczy nie, no stety w sumie, na szczęście. Generujemy na tyle mocne zainteresowanie medialne, że dziennikarze są na UKS-ie non-stop i pewnych rzeczy nie da się przed nimi ukryć, a gdy już coś... Jako ciekawostkę jeszcze powiem, bo to nieraz to są szczegóły. I ostatnio Janek był zaskoczony, że jeden z zawodników, któremu się przyglądamy, z którym prowadzimy jakieś wstępne rozmowy, no zadzwonił do niego jeden z dziennikarzy i mówi, że no, kiedy go pozyskujecie? I wyglądało to, że ja puściłem farmę, bo tylko ze mną na ten temat rozmawiał. A finał był taki, że ten zawodnik po prostu polubił, nie wiem, na Instagramie UKS czy na Facebooku, no i był monitorowany akurat i
I stąd... Tak, Real Madrid polubiłem od 15 lat. Mnie nie powiązali. Ale... Możliwe, że wtedy jeszcze tak nie siedzieli dziennikarze jak teraz. Możliwe. Dalej. Nadzieja umiera ostatnio. Mogę zdradzić, że w tym pomieszczeniu za kamerą są osoby, które powiedziały mi, że ten zawodnik nas zaobserwował na Instagramie. Ja spytałem dyrektora, czy będziemy ostrzegać zawodników, żeby może nie lajkowali na Instagramie. I tyle. Ale ludzi, którzy teraz się rzucili do tego, żeby sprawdzić, no prosiłem dyrektora, żeby może na razie odlajkował. Także być może się udało zapobiec temu, żeby ta informacja dotarła do mediów bardzo mocno. A ze swojej strony dodam, że kiedy dziennikarze już zaczynają o coś pytać, że kiedy już dziennikarze złapią trop, to bardzo, bardzo ciężko jest ze strony klubu cokolwiek utrzymać w tajemnicy. I jedyne, co można zrobić, to w miarę z klasą będziemy odpowiadać, a nie robić z nich łosiów. Więc trudno by też było uniknąć tego, że w poniedziałek już się wszystko pojawiło w mediach, zwyczajnie. Dalej temat, który chyba wymaga doprecyzowania, bo wydaje mi się, że to jest pytanie, które dosyć często pada, a jest zupełnie nieuzasadnione. Czy jesteśmy gotowi na awans do Ekstraklasy? I tak ja bym dopytał, czy w ogóle istnieją kluby, które nie są gotowe? Nie, no, wydaje mi się, że jakbyśmy porozmawiali z każdym prezesem klubów pierwszej ligi, to każdy jest gotowy. Wszyscy wiemy, jakie kluby przez ostatnie dwa sezony, kiedy nam się nie udawało awansować, walczyły o ten przywilej. I każdy z tych klubów jest gotowy i każdy z tych klubów ma pomysł. Nieważne, czy, nie wiem, czy ma obiekt, czy nie ma obiektu, czy to jest klub miejski, czy to jest, bo w pierwszej lidze większość to są kluby miejskie, to każdy chciałby do tej ekstraklasy dołączyć. Też tak to widzę, że lepiej jest mieć pieniądze na przykład z praw telewizji? Nie, no to, nie to jest różnica jest. Ekstraklasa paradoksalnie jest tańsza dla każdego klubu. No, najdroższa jest pierwsza liga, to nie ulega dyskusji. Które szczęśliwie już od trzech sezonów jesteśmy. Trzeci sezon. Tak to wygląda. Adam, jest bardzo ciekawe pytanie do ciebie. Malinek SLU, szacunek ludzi ulicy. Jak drużyna ocenia Balongo? Brak goli to jedno, jak drużyna ocenia jego grę? To jest o tyle interesujące, że bardzo wielu kibiców nawet spiera się między sobą przy tym temacie. Wiesz co, ja ostatnio nawet komuś to tłumaczyłem, chyba jakiemuś koledze. No to jest bardzo dobry piłkarz i aha, komuś go nawet porównywałem do Jose Kante, jak przyszedł do Polski. Jose Kante przyszedł w połowie roku z drużyny cypryjskiej, w której ja grałem, moim kumplem z Pary, przyszedł do Górnika Zabrze. Grał solidnie, grał fajnie bez piłki, fajnie piłkę odbierał, nie miał goli. Kibice Górnika psioczyli na Kante strasznie. Po pół roku poszedł do Płocka, strzelił kilka goli, wylądował w Legii. I ja Nelsona, jak wszyscy w szatni, jakby... Oceniamy go bardzo, myślę, że trenerzy też, skoro grał tak dużo, to jakby znając Real Moscala nie grał za darmo, albo nie wiem, że dyrektor uprosił, żeby transfer, za który był dyrektor odpowiedzialny, żeby ten chłopak grał, tylko to jest naprawdę dobry zawodnik, który robi dużo dobrej pracy na boisku, fajnie gra bez piłki, fajnie tą piłkę chroni, no brakuje mu tych goli. Miał tych sytuacji kilka, mógł mieć tych goli, nie mówię 15, ale z 5, ale czasem tak bywa. Czasem tak bywa, że dobry piłkarz z innego kraju, z innego kręgu kulturowego potrzebuje trochę czasu i jakby ja myślę, że lepiej, że Nelson jest z nami, niż jakby go miało nie być. Gdyby to ode mnie zależało, to chciałbym, żeby on w tej szatni był i dobrze, że on z nami będzie, bo to jest dobry piłkarz. Rzeczywiście, no, napastników się ocenia finalnie z goli, bo wiadomo, że czasami się mówi, że gra dobrze tyłem do bramki, a wiadomo, że tyłem do bramki to bramkarz powinien grać dobrze. Napastnik generalnie przodem do bramki gra. Ale ja myślę, że te gole przyjdą prędzej czy później. No nie widzę opcji, żeby przy tych umiejętnościach, które ma, przy tej pracy, przy tym jego profesjonalizmie, podejściu, żeby te bramki się prędzej czy później nie pojawiły. Myślę, że wnikliwa bardzo odpowiedź i wyczerpująca. Łukasz Majchrowski dopytuje jeszcze, czy kwota wykupu tutaj z Kinasa jest realna i czy jest to uzależnione tylko od naszych chęci? Tak, no to jest po pierwsze uzależnione od naszych chęci i gdyby była nierealna, to byśmy nie podpisywali. Dalej, pytanie dotyczące tego, co przed nami. W jaki sposób ma przebiegać rozwój struktur klubu, rozwój akademii? Czy jest na to już bardzo konkretny pomysł ustalony
z nowym udziałowcem, czy raczej to wszystko jeszcze będzie się docierać? Nie no, jak mamy się rozwijać, jakie są plany, to mamy taki plan przygotowany i on był przedstawiany oczywiście nowemu inwestorowi. Czy on będzie podzielał wszystkie te pomysły, to też trochę za wcześnie, żeby o tym mówić, bo to nie było jakimś elementem naszych negocjacji. Mhm. Widzę, że bardzo się spodobała czatowi odpowiedź twoja, Adam, bo już jest następna odpowiedź. Czy cieszyliście się, jak drużyna, gdy Stipe Jurić odpalił? No jasne, że się cieszyliśmy. Jak można się nie cieszyć z gościa, który się okazało strzela bramkę raz na 27 minut. Więc daj Boże, żeby taką średnią utrzymał. Ale oczywiście się bardzo cieszyliśmy, bo Stipe jest mega fajnym gościem. To jest, jak to każdy, kto poznał Bałkańców, to może potwierdzić, że to są mega fajni ludzie. To jest w ogóle mój kumpel z pokoju, z którym się bardzo lubię. I to był, wiadomo, jaką Stipe miał historię. Wyjechał, wrócił, ale bardzo ciężko pracował na swoją szansę. Grał w drugiej drużynie, nie łapał się bardzo długo do kadry meczowej. Ale był w tym wszystkim bardzo pokorny, bardzo pracowity, zero jakiegoś narzekania, jakiegoś krzywego spojrzenia, jakichś gestów, niezadowolenia. No ja myślę, że to wszystko mu to oddało i jak zaczął strzelać, to my się cieszyliśmy wszyscy razem z nim, że to jest jedna naprawdę z najbardziej lubianych, myślę, postaci w szatni. I tutaj ta radość taka wspólna, to myślę, że my przeżywaliśmy to wszystko razem z nim. No i daj Boże, żeby strzelał dalej. No, tylko dobrze dla niego, dla klubu, dla nas. Niech strzela gole. No, ja muszę przyznać, że bardzo często ze Stipe sobie wymieniam wiadomości na Instagramie, więc ja też się bardzo cieszyłem z każdego kolejnego gola, a ostatnio wspólnie dopingowaliśmy Chorwatów na Mundialu. I to już jest tradycja, że po meczach Chorwacji zawsze mu wysyłam miłą wiadomość. On wrzuca te swoje flagi Chorwacji, także też potwierdzam, że bardzo, bardzo spoko gość. Maniek Mańkowski jeszcze pyta, czy istnieje takie zagrożenie, że temat inwestora może się wysypać na ostatniej prostej? To jest ciekawe pytanie. No, tak jak powiedziałem, no, są umowy podpisane i mam nadzieję, że po to je negocjowaliśmy, podpisywaliśmy, że to wszystko się ziści. Natomiast no, ja nauczony doświadczeniem biznesowym wiem, że są różne sytuacje, ale nie wierzę w inny scenariusz jak ten, który w tych umowach jest zawarty. Mhm. Mamy pytanie z Walii od Darena Atiu, ale to jest pytanie też o wzmocnienia, więc Daren, jeśli moglibyśmy cię odesłać jeszcze kawałeczek wcześniej, albo czat poprosić, żeby streścił Darenowi, co się dzieje tutaj w temacie wzmocnień, to będę wdzięczny, żebyśmy nie musieli się powtarzać w dodatku po angielsku, bo bym się wtedy skompromitował swoim łamanym angielskim. Więc teraz kolejne pytanie do Adasia. Kto jest największym zgrywusem w szatni? I to jest bardzo, bardzo interesujące pytanie. Ja myślę, że mamy paru gości, którzy mają fajne poczucie humoru. Jesteś w tej grupie, czy nie? No nie mi oceniać, ale tam czasami próbuję coś zażartować, czasem żart siada. Doświadczam tego. No. czasem nie siada, jest tak zwany pusty przelot. Ale jest kilku chłopaków, którzy potrafią pożartować i dobrze, bo też nie samą pracą człowiek żyje i przed treningiem czy po treningu czasem trzeba tą atmosferę rozładować. I na pewno w tej szatni jest komu to robić. A to się zmieniło trochę w stosunku do ubiegłego sezonu? Tak patrząc z takiej perspektywy, że byłeś wtedy, kiedy ta atmosfera była trochę ciężkawa i jesteś teraz, kiedy jest pewnie dużo lepsza. No wiadomo, że fajnie się żartuje, jak nie wiem, wygrywasz 5-1, niż jak przegrywasz na otwarcie stadionu, ale sama atmosfera w drużynie nie mogę powiedzieć, że była zła, żeby ktoś ją psuł, czy że były jakieś podziały wtedy. No wiadomo, że fajnie by to było teraz do narracji powiedzieć, że tak, już zgniłe jabłka odeszły, teraz zostali sami fajni goście i jest okej, ale ja nie mógłbym powiedzieć prywatnie na nikogo złego słowa, czy na samą atmosferę wewnątrz zespołu, bo ona była dobra i to podkreślaliśmy i jeszcze gdzieś tam na obozie zimowym z trenerem Wikunią, który też poświęcił dużo czasu na takie zajęcia jednoczące grupę, takie dokładnie, trochę technik takich socjotechnicznych. I każdy wszędzie opowiadał, że atmosfera była dobra i jakby ja z perspektywy czasu też uważam, że była dobra.
No ale wiadomo, że teraz do tej atmosfery doszły wyniki, które znowu jeszcze podbiły atmosferę, która mam nadzieję znowu podbije wyniki i to będzie takie perpetuum mobile, czy taka nakręcająca się maszyna, że atmosfera zrobi wyniki, jeszcze atmosferę i tak dalej, i tak dalej. Wybory się zbliżają, to chyba tu jest ten kierunek powiedzieć. Tak, to jest bardzo dyplomatyczne wybrnięcie z tematu. Myślałem, że powiesz, że tylko dzięki temu, że Dawid Kort się pojawił w szatni, to atmosfera od razu topowa. No zrobił dużo fajnej roboty, no siedzę obok Korcika i też jest w tej mojej grupie. W mojej grupie nie jest. W mojej grupie nie jest. Dawid Kort. Szkoda strasznie, że nie mógł tutaj do nas dzisiaj przyjechać. Na pewno by się chętnie z nami tutaj pośmiał i posiedział. Pytanie dotyczące poniekąd tego samego, czyli czy trzymacie się z zagranicznym piłkarzem poza boiskiem, czy nie do końca? Wiesz co, nie ma często tak czasu, żeby na bieżąco się spotykać, szczególnie jeśli mówimy o zawodnikach, którzy mają rodziny. I tak naprawdę po treningu są różnego rodzaju obowiązki, ale trzymamy się jako jedna grupa. Kiedy coś jest już organizowane, no to nie ma tak, że obcokrajowców z nami nie ma. Tak jak ci powiedziałem, no ja jestem ze Stipe w pokoju. Wcześniej byłem z Rygardem, jak przychodziłem i jakby też to było w porządku. Więc jakby nie ma tych spotkań notorycznych, to już nie są czasy, że w sobotę po meczu... Jak znaczące było to spojrzenie. Tak, też widziałem to spojrzenie. Jeszcze w czasach Giełdy po niedzielnym rozruchu się na karczek szło. Całą ekipą i nie tylko. Więc trochę już nie te czasy, ale potencjał jest. Potencjał jest w zespole. Może nadejdzie taka chwila, kiedy będzie świętowanie wspólne, bardzo mocne. Tutaj jeszcze dotyczące cały czas tego, co się dzieje wewnątrz szatni. Czy wy jako drużyna rozmawiacie o tym, kto mógłby być takim najpoważniejszym waszym rywalem wiosną? Czy między sobą wymieniacie się takimi informacjami, na kogo trzeba szczególnie patrzeć w tabeli i z kim mecz będzie miał szczególną wagę na przykład wiosną? No jasne, rozmawiamy często o tym, jak tam liderowała Puszcza, czy Ruch był wysoko, a nie wiem, Arka czy Termalika trochę niżej. Jedni uważali tak, drudzy inaczej. W mojej opinii jakby i z tego, co te drużyny zaprezentowały na boisku, to na pewno Termalikę bardzo wysoko cenię za to, jak za ich kulturę gry i ich poziom. I gdzieś, jakbym miał wskazywać, to chyba Termalika, Arka Gdynia, to chyba takie dwie drużyny, które myślę, że mogą być najgroźniejszymi rywalami. Ale nauczony też już doświadczeniem równie dobrze mogą to być do samego końca zupełnie jakieś inne drużyny, historia zeszłego sezonu, Chrobry Głogów, Odra Opole, więc cały czas Krykun mi biega przed oczami, jak tylko wchodzi temat innych drużyn, które się niespodziewanie wyłączają w różne mecze istotne. To jest interesujące pytanie do szefa, zwłaszcza, że do mnie też mogłoby paść takie pytanie, miałbym dużo do powiedzenia. Jakie stosunki ma szef z prezesem Mateuszem Drużdżem, prezesem Widzewa? Wydaje mi się, że stosunki to za dużo powiedziane. No, mam jakiś kontakt telefoniczny. Gościłem Mateusza i podczas derbów i zaprosiłem go na otwarcie stadionu, bo uważałem, że no, powinniśmy do takich standardów równać i zrobiłem to z pełnym przekonaniem i cieszę się, że nas wtedy odwiedził. Kontaktujemy się w sprawach, które łączą kluby, czyli między innymi relacji z miastem przede wszystkim. I wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami. Nie zawsze jesteśmy jednomyślni, ale to jest pierwszy prezes Widzewa, z którym w ogóle mam jakiś kontakt, bo z poprzednimi, nawet jeśli proponowałem jakieś rozwiązania, to tego kontaktu po prostu zwyczajnie nie miałem i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej właściwe. Długo rozmawialiśmy z Mateuszem, kiedy otrzymał tę ofertę przyjścia do Widzewa, czy będę dalej z nim mógł rozmawiać na takim poziomie, ale to jak szef rozmawia z Mateuszem, to dobrze. Ja też mam oficjalne pozwolenie, żeby z Mateuszem sobie wymieniać wiadomości, tak jak to robimy od
od wielu, wielu lat. Czyli zostałem jedynym, który nigdy nie rozmawiał z żadnym prezesem Widzewa. Być może będziesz mieć telefon od Mateusza. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Pół roku kontraktu, tylko pamiętaj. To jest pytanie, podejrzewam, że do każdego z nas. Jak oceniamy frekwencję na całym stadionie i liczbę sprzedanych karnetów? Adam, może ty zacznij w sumie, bo z Łodzią jesteś związany od zawsze, od urodzenia. Czy byłeś trochę rozczarowany, powiedzmy, czy byłeś tak usatysfakcjonowany, czy liczyłeś na więcej? Wiesz co, nie mogłem liczyć na początku na więcej, bo pierwsze mecze to były komplety. A później jakby czułem się jednym z winowajców tego, że ta frekwencja spadła. Bo jak... Przyszedł dwa razy komplet, przyszło wiele osób, które ten stadion po długiej przerwie odwiedzały. I było jak było, to później się nie dziwiłem trochę ludziom, że my piłkarze teraz musimy to zaufanie odbudować i ich zachęcić, żeby spędzili popołudnie, żeby wydali pieniądze właśnie tutaj. Ale myślę, że ta frekwencja z meczu na mecz, mimo tego, że jesień była coraz chłodniejsza, jednak ludzie przychodzili i mam nadzieję, że teraz z wiosną będziemy atakować te wyniki już powyżej 10 tysięcy, bo i przyjdzie wiosna i my będziemy dobrze grać i gdzieś to wszystko zacznie się nakręcać. No tak, liczę na to i myślę, że jest to realne. Fajnie nawiązałeś do tych pierwszych meczów na nowym stadionie, bo po tych trzech porażkach z ubiegłego sezonu jeszcze no, miałem przyjemność zagościć tutaj w gabinetach i pomyśleć o tym, jak to zorganizować, żeby na GKS-ie pojawiło się trochę ludzi i żeby oni nie wychodzili ze stadionu rozczarowani. No i powiem ci zupełnie szczerze, że tak w okolicach 85 minuty widziałem takie spojrzenia moich znajomych, że tak no, po co mnie tu przyciągnąłeś, miało być trochę inaczej niż na tych trzech pierwszych meczach. I nie wiedziałem, co im odpowiedzieć, bo panowie, zaraz się rozkręci i na szczęście się rozkręciło. Ale wracając do tego pytania, jak szef to widzi? Ja mam nadzieję, że ta frekwencja się poprawi, to po pierwsze, ale ja wielokrotnie mówiłem, żeby ta frekwencja u nas się poprawiła na UKS-ie. Musi być wynik sportowy, to po pierwsze. To, co przewidywaliśmy w pierwszej lidze, to się spełniło, jeśli chodzi o frekwencję. Musimy mówić też i przypominać o tym, że ta frekwencja w skali kraju jest przyzwoita. I my oczywiście narzekamy, bo chcielibyśmy więcej i bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że są pokłady, żeby ona była dużo, dużo, dużo lepsza. Natomiast no przede wszystkim to, co Adam powiedział, bardzo mnie to cieszy, że to widzi z perspektywy szatni. Mam nadzieję, że tak myśli cała drużyna, że tu jest... Na pewno atrakcyjność przeciwnika też, tak? To pamiętajmy o tym, bo w pierwszej lidze z punktu widzenia takiego kibicowskiego atrakcyjność też wygląda różnie. To nie zawsze jest adekwatne z miejscem danej drużyny w tabeli, no ale z pewną historią klubu. Ale liczę na to, że wiosna będzie wyglądała dobrze w wykonaniu chłopaków i to też się będzie przekładało na dobrą frekwencję. Mhm. Ja od siebie dodam, że takim celem, może cel to dużo powiedziane, ale bardzo fajnie byłoby, gdybyśmy przebili te 5 tysięcy karnetów, bo to by było już chyba miejsce w top 4 albo w top 5, jeśli chodzi o Polskę. No to wydaje mi się, że to też pokazuje, że ta Polska mizernie wygląda. Że to jest problem ogólnie polskiej piłki, jeśli mówimy o takich liczbach w skali kraju. I to jest problem po prostu szeroki i wydaje mi się, że mam nadzieję, że kluby dorosną do tego, aby wspólnie o tym rozmawiać i być może wypracować określone kierunki. Mhm. Od siebie dodam, że karnety na wiosnę już w sprzedaży. Do tej piątki powrótku, ale będziemy się pewnie zbliżać, zwłaszcza, że bardzo dużo było karnetów od razu na cały sezon i to są na pewno ludzie, którym należy się głęboki ukłon i podziękowanie, choć muszę też przyznać, że film karnetowy był absolutnie mistrzostwem świata i do teraz sobie go opuszczam często, jeśli chodzi o film promujący karnet. Tak nie pochwali, jak ty sam, co? Tak, właśnie widzę, że to się nie garniecie się, a powoli zbliżamy się do końca, więc musiałem tutaj zaznaczyć. Musisz wymusić. Bardzo mocno. Jest pytanie no, nie do końca związane, bo poruszaliśmy temat pubu, temat restauracji, temat sklepiku, a jak to wygląda, jeśli chodzi o muzeum?
Nasz pomysł jest taki, aby wzorem też innych miejsc, które pewnie wiele osób widziało, odwiedzało, zwiedzało i tak dalej, nie tylko na stadionach, żeby muzeum było połączone ze sklepem. Czyli wchodzisz do muzeum, wychodzisz przez sklep. I mam nadzieję, że to się w przyszłym roku ziści. Problem jest też taki, że te powierzchnie nie są duże i my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to muzeum ma wyglądać, bo no, ostatnio Jacek Bogusiak przedstawiał, ile ma sam, a jest jeszcze wiele innych osób, którzy mają wiele rekwizytów. I to jest kawał ciekawej historii, ale wydaje mi się, że w tej powierzchni to wszystko nie ma szans, żeby się zmieściło. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się też, że czasy się zmieniają i no, w wielu muzeach stawiają na multimedialność i to jest bardzo, bardzo kluczowe, bo oczywiście jest ta część historyczna, że są puchary, jakieś rzeczy związane z historią, takie namacalne, ale żeby zachęcić młodych ludzi, to wydaje mi się, że musimy postawić tutaj na technologię bardzo, bardzo mocno. Mm-hmm. No, mogę się tylko pod tym podpisać. Jest jeszcze pytanie, dlaczego studenci nie mogą korzystać z biletów, karnetów ulgowych na ŁKS-ie? Myślę, że polityki biletowej i karnetowej już teraz nie możemy nawet zmienić z uwagi na to, że karnety całosezonowe zostały sprzedane w cenach takich, żeby to ci ludzie najbardziej skorzystali. Teraz na pewno karnety wiosenne, ci, którzy zainwestują w karnety wiosenne, to też będą ci, którzy zaoszczędzą najwięcej. No, pewnie przed kolejnym sezonem po raz kolejny będziemy musieli o tym dosyć długo porozmawiać i ustalić, jak to by miało wyglądać, jeśli chodzi o sezon 2023-2024. Nie pomyliłem się nawet z tym. Są pytania dotyczące hymnu, ale hymn jest bardzo fajny. Także chyba tutaj mamy w planach zmianę hymnu? Nie przewidujemy czegoś takiego. Wydaje mi się, że on już, można powiedzieć, że się zakorzenił w dniu meczowym i powiem tak, że wszędzie wszyscy podkreślają, z którymi się spotykam, że ten hymn ŁKS jest kapitalny. Myślę tutaj o osobach związanych z innymi klubami w Polsce, że zawsze ten hymn i to wyjście i to, że kibice no dzisiaj potrafią go zaśpiewać, to robi duże wrażenie. Mhm. Ja też mogę się pod tym podpisać. To jest interesujące w sumie pytanie. Czy mamy w planach albo czy myślimy o tym, żeby nadać nazwę czy wybrać patronów poszczególnych sektorów na stadionie oraz przy Minerskiej, gdzie też mamy w sumie sektor, mamy boiska, które też można by ewentualnie w taki sposób wykorzystać. Moje wyobrażenie było takie w pierwszej fazie, jak stadion powstawał i tutaj rozmawialiśmy z Stowarzyszeniem Kibiców, ale ja pamiętam stary stadion doskonale i pamiętam, że tam były takie samozwańcze miejsca, gdzie nie wiem, tu były koziny, tu po lesie się zbierało i tak dalej, i tak dalej. I myśleliśmy o czymś takim, natomiast pamiętajmy o tym, to jest stadion miejski cały czas. To, że gra na nim ŁKS w większości, to musimy zawsze pamiętać, że to jest stadion miejski. No, chłopaki ze Stowarzyszenia Kibiców, którzy mieli swoich przedstawicieli w osobie Jacka i Mariusza w komitecie sterującym, wiedzą, jak walczyliśmy wspólnie o to, żeby był napis ŁKS Łódź. Bo nie wszyscy byli przychylni, żeby ten napis ŁKS Łódź był na trybunie. Dlatego to są to po prostu konkretne przeszkody, żebyśmy w to wszystko zrobili. Wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy bardziej skupić się na tym, aby stadion miał komercyjną nazwę. I wtedy, aby to również miało odzwierciedlenie wewnątrz obiektu, a nie tylko na zewnątrz. Mhm. Dobrze, to myślę, że tutaj większość tych pytań... Myślę, że też to by było, kurczę, trudne wybrać. Tylko biorąc pod uwagę, że galera pozostałaby galerą, wybrać trzech spośród, no nie wiem, co najmniej kilkunastu takich, co odcisnęli piętno, to też byłoby proste zadanie. To zawsze jest czy często pójść w artystów, czy w rekordzistów, czy w ulubieńców trybun. Ciężkie to zadanie. To zawsze jest problem. Mieliśmy ten sam problem tutaj, gdzie mamy 19 skyboxów i każdy ma swojego patrona.
I to też było trudne. Potwierdzam, przy wybieraniu imienia dla synów też miałem ten problem. Ostatecznie Stanisław Terlecki, Antoni Gałecki, czyli Stasiu i Antoś. To od tych bym zaczął, jeśli chodzi o trybuny. Mateusz X jeszcze pyta, system biletowy, kiedy aplikacja klubowa i kiedy przejęcie tego systemu przez klub? No tutaj prace trwają, chyba tak trzeba to określić. No tak, tylko że po pierwsze my tym systemem władamy. Ten system jest delikatnie mówiąc niedoskonały. Przejęliśmy go od spółki, no bo taki był w przetargu. I tutaj muszę bronić spółki, bo nie miała na to wpływu. Musimy pamiętać również o tym, że celem nadrzędnym było to, żeby ten stadion powstał, a jak zwykle brakowało środków na zbudowanie tego całego stadionu i to, co z czego krok po kroku z pewnych elementów miasto rezygnowało czy ograniczało, no to dzisiaj będziemy musieli to w jakiś sposób uzupełniać. Jednym z tych elementów to jest dość ubogi system biletowy i my dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy rozmowy z innymi systemami biletowymi, bo co innego jest system biletowy do sprzedaży, a co innego jest system dostępu na stadion i musimy też pamiętać o tym, żeby te systemy współgrały. Tak, jestem w stanie się... A ty chyba więcej wiesz na ten temat niż ja. No jestem w stanie się podpisać, że jest to duży dosyć ciężar i wspólnie wszyscy pracują. Też musimy mocno pamiętać o tym, że przekopiowanie bazy danych, którą dysponujemy w odpowiedni sposób i tymi danymi, którymi już dzisiaj możemy zarządzać, też nie jest takie łatwe i nie wszyscy chcą się tak rozstać. No szereg jest takich rzeczy, na tyle dyplomatycznie mogę odpowiedzieć, jest kilka takich niuansów. Mhm. Dalej jest pytanie o branding autokaru. To jest już z serii tych luźnych pytań, czy planujemy coś takiego? No to nie pytanie do mnie, bo to bardziej operacyjne pytanie i ja przyznam się szczerze, że nie wiem, jakie są przeszkody, żeby móc obrędować autokar. I nie mam wiedzy, na jakim to jest etapie i czy w ogóle jest na jakimkolwiek etapie. O, tu jest pytanie i jestem przekonany, że to ktoś znajomy i nasłany po prostu. Zioberek 1908. W tamtym roku widziałem Adasia na długiej przebieżce w Wigilię. Czy to zadania treningowe, czy trzymanie linii? Wigilię? Tak. Cały rok pracy. Jaka Wigilia, taki rok. Widzi pan prezes? Kto to napisał? Zioberek 1908. Pozdrawiam cię, Zioberek. W bardzo dobrym momencie się strzeliłem. Nie, no już tak poważnie mówiąc, no to mamy rozpiskę treningową. Mieliśmy tak naprawdę dwa tygodnie laby, gdzie wiadomo, że podczas tych dwóch tygodni tak każdy się gdzieś tam rusza, czy sobie z kimś pogra w piłkę, czy pójdzie na tenisa. A później, no to już jest tak, jak jesteśmy w takim okresie jak teraz, czy w zeszłym roku byliśmy, to już są cztery jednostki treningowe w tygodniu i trzeba je wypełnić, a dodam od siebie, że ja bardzo nie lubię trenować samemu. Nie mógłbym uprawiać indywidualnego sportu takiego, który... Czyli nie masz samodyscypliny. Strasznie. Jeszcze jakbyśmy nie dostali tych zegarków, naprawdę miałbym problem, żeby wypełnić... Pociągniemy ten temat. Wypełnić te obowiązki, a tak wiem, że ten zegarek będzie szczytany, bo w momentach kryzysu, jak nie ma grupy, jak nie ma trenera, to jest mi ciężko, dlatego podziwiam indywidualnych sportowców. Potem ci pokażę, jak ja. W grupie ćwiczycie, to od kogo pożyczasz zegarek? Nie, no to jeden ciągnie drugiego, to wiadomo, że no sam się nie zatrzymam. Że się okaże, że po kolei każdy z drużyny biegnie, to ma tutaj 14 tych zegarków na jednej, drugiej ręce i wszyscy takie same wyniki. Już teraz się tak nie oszuka. Biegowe. O, Zioberek tłumaczy, że przypadkowo totalnie spotkanie, że bieg po prostu po Konstantynowie, ja przyjeżdżałem przypadkowo. Dobrze, dobrze. Zatrąbił? Nie, chyba nie. Wierzymy, że to nie jest twój znajomy podstawiony w takim wypadku. Siad, to tylko sam siad. Czeka na Adama już. I jest pytanie, Zielu FIFA, czy będzie szansa zakup koszulek z tego sezonu? No, poniekąd to tłumaczyliśmy, że to nie do końca zależne rzeczy od nas i nie do końca zależne od Ergola również. Mamy nadzieję, że będziemy w tym aspekcie również się bardzo mocno rozwijać. I krótka piłka na koniec Maniek Mańkowski. Dobrze, że anonsuję już ten koniec powolutku, bo jest bardzo późno, jutro Wigilia. W umiejętności piłkarzy warsztaty trenera Moskala wierzę. Czy zatem prezes Tomasz może obiecać, że wiosną piłkarze i sztaby będą mogli myśleć tylko o piłce?
wszystko robimy, żeby tak było, żeby się skupili tylko i wyłącznie na grze i mam nadzieję, że to się ziści. Ja mam nadzieję, że będą się też skupiać na uczestnictwie w akcji WF z ŁKS-em, o co trułem bardzo mocno momentami. A ja już byłem. Ty byłeś, prawda? Oczywiście, że byłem. Był, ale to jeszcze dużo klas zostało. No dobra, to chyba wszystkie pytania, które były, udało nam się na nie odpowiedzieć. Jeśli jakieś pytania pozostały bez odpowiedzi, to przepraszamy, postaramy się je poruszyć gdzieś w mediach klubowych jeszcze w trakcie tej przerwy, bo pewnie jakieś wywiady bądź też podsumowania będą się pojawiać. Ja mogę teraz odłożyć sobie to, co jest bardzo ciężkie. Nie pamiętam, kiedy taki trening na ręce miałem jak teraz. I podziękować za te 2 godziny, które spędziliśmy razem. Zawsze miło w waszym towarzystwie usiąść. Jeśli jeszcze macie jakieś takie oświadczenia na koniec, piramidka, ręce i przekaz prosty do kibiców, to możecie wygłosić do kamer. Bardzo proszę, Adam. Proszę. Mi tu prezes oddał głos. Rodacy. Cóż, no myślę, że z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia możemy wspólnie złożyć kibicom najserdeczniejsze życzenia. No i szczęśliwego nowego roku, żebyśmy w przyszłym roku świętowali same sukcesy wspólnie ze mną wciąż po czerwcu. No i co, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na stadionie. Szefie. Ja mogę się przyłączyć do tych życzeń. Kochani, wspaniałych świąt, zdrowych, radosnych, pogodnych. W tej rodzinnej atmosferze, wśród rodziny, przyjaciół, najbliższych. A w nowym roku, aby spełniały się wasze marzenia i te zawodowe, ale przede wszystkim prywatne, bo te chyba są dla nas wszystkich najważniejsze. Mam nadzieję, że wiosna będzie równie dobra w wykonaniu drużyny i chłopaki tutaj dadzą nam dużo radości, zadowolenia, a kierunek, który obraliśmy i to, co udało się w końcówce tego roku doprowadzić, daje nadzieję, aby ŁKS powstał, żeby był w końcu takim klubem, jaki zasługuje i klubem, który chyba wszyscy życzymy sobie, aby był, czyli stabilny, dobrze zorganizowany, duży i co ważne, z sukcesami. Tego sobie i wam życzę. Ja mogę dorzucić tylko, że życzę sobie i wszystkim kibicom ŁKS-u, żeby tegoroczny prezent gwiazdkowy, który klub nam przygotował, był bardziej udany niż prezent sprzed bodajże 2 lat, gwiazdkowy też świąteczny, którym był jeden transfer. Nie używam Twittera. Od tego czasu. Myślę, że jeśli te życzenia się spełnią, to ten przyszły rok na pewno będzie udany. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. Dziękujemy wszystkim, którzy zadali pytania, które mogliśmy przekazać Adamowi i szefowi. Widzimy się pewnie przy jakiejś kolejnej okazji już w nowym roku, więc ja też wszystkiego najlepszego w nowym roku, wesołych świąt i do zobaczenia na meczach. Mam nadzieję, że one już wkrótce. A kto się najbardziej nie może doczekać, to pamiętajmy o tym, że grają cały czas nasze siatkary i na siatkówce też możemy się spotkać. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.